Najbliższe 45 minut spędzimy w towarzystwie pana Tomasza Wypycha, który opowie nam, jak mówić w ciekawy sposób. Powie, że o wszystkim możesz opowiedzieć w ciekawy sposób. Oddaję głos. Dzień dobry, zakładam, że mnie witam. To widać, to witam. Dziękuję za zaproszenie. Po raz drugi jestem i nie ukrywam, że pierwszy raz, jak byłem w tamtym roku, to było takie bardzo miłe wrażenie. Strasznie mi się podoba, że znajduje się taka grono ludzi, którym się jeszcze chce. To jest absolutnie fantastyczne. W związku z tym cieszę się, że mnie Państwo zaprosili. Też mi się chce. Jak Państwo wiedzą, to jest taka upiorna sytuacja dla prowadzącego, tak? Ponieważ ma mówić ciekawie o tym, jak mówić ciekawie. No i po kilku zdaniach może się okazać, że wcale ciekawie nie będzie. No ale postaram się, żeby było na tyle ciekawie, żebyśmy ze sobą ten czas spędzili. Tutaj dziękuję Pani za wsparcie, bo jesteśmy umówieni, że będzie mnie Pani wspierać. I propozycja jest taka, jeżeli Państwo chcą zabierać głos i przerywać mi, to jest to wręcz wskazane, no bo wiadomo, że to, co najbardziej niesie nas w relacjach międzyludzkich, to jest rozmowa, a nie jakaś gadająca głowa, zwłaszcza jak tak się przyglądam jak moja, chociaż zrobiłem się na bóstwo. W związku z tym zapraszam do dyskusji. Liczę tu na panią, na koleżankę i kolegów, którzy tam nas wspierają, że włączą te czaty, pomachają do mnie, żebym się odzywał. To tyle. Dwa słowa powiem o sobie. Nie powiem, ile mam lat, bo to za dużo. Mniej więcej to jest taka tajemnica, jak tajemnica mojej wagi, więc pomilczmy na ten temat. Ale już trochę mam i doświadczenie mam, słuchajcie, takie, że różne rzeczy w życiu robiłem, natomiast skończyłem też porządne dziennikarstwo i komunikację. Taką w czasach, kiedy jeszcze była duża pomoc dla Polski robiona przez Amerykanów. Miałem taką przyjemność, że uczono mi komunikacji i dziennikarstwa ludzie, którzy rozpracowali aferę Watergate. To były takie czasy. Zawodowo też się zajmuję projektowaniem komunikacji, budowaniem relacji. A serce mi bije po Państwa stronie z takiej bardzo prostej przyczyny, ponieważ moja małżonka jest adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim i wiem czasami, jak ciężko o czymś powiedzieć ważnym, bo nikt tego nie chce słuchać. Nie dlatego, że to nie jest ciekawe, tylko wiecie, gdzieś tam jesteśmy kopani na swoich pozycjach, tak? Że do uczelni to są ludzie, którzy, jest taki stereotyp, gubią buty, gubią trampki po drodze, tak? A biznes to jest taka grupa, która jest dla nich niedostępna. Postaram się, żebyśmy gdzieś tam się spotkali w pół drogi. Teraz słuchajcie, postaram się też brawurowo włączyć prezentację i prosiłbym o jakieś taką informację zwrotną, czy to się udało i czy Państwo widzą to, co mają Państwo widzieć, ok? Udało się? Czy nie? Widać prezentację? Wszystko widać. Dobrze, to temat mamy taki, słuchajcie, o wszystkim możesz opowiedzieć w ciekawy sposób, bo jesteś najlepszym ambasadorem projektu, który realizujesz. Prawda jest taka, proszę Państwa, że studenci, pracownicy, naukowi to są tak naprawdę self-made men. Jak siebie nie wymyślą w taki sposób, żeby oprócz ich dorobku i takich rzeczywistych dokonań przemawiała za to, że potrafią się komunikować, to nikt za nich, czyli za Was tego nie zrobi, więc postaramy się pokazać takie metody i takie narzędzia, żebyście o Waszych ciekawych projektach, pewnie wszystkie są ciekawe, mówili w taki sposób, żeby było to i ciekawe, i żeby ludzie mieli potrzebę korzystania z nich. Czasem mamy takie, jakie mamy, więc nie wiem, gdzie tam jesteście, ale jak jesteście w większej grupie, to bardzo proszę o zachowanie bezpieczeństwa i teraz pokażę sytuację, w której się znajdujemy. Mam poczucie tego, co się może wydarzyć. Nie wiem, czy to pójdzie. Więc jakbyście mieli też taką przyjemność prowadzenia zdalnych zajęć, to raczej nie wnikajcie w to, co robią uczestnicy. Ważne, że są zalogowani. OK? Zawsze na początku swoich wystąpień i prezentacji mówię o takich rzeczach, że obietnice są bardzo łatwe do sformułowania, do zrobienia. Są trochę jak dzieci. Tak? Łatwo je zrobić, ciężko utrzymać. Albo wzajemnie skorzystamy z tych zajęć, albo mam nadzieję, tylko miło spędzimy czas, ale to już jest i tak dużo. I drugi taki slajd pokazuje, to nie jestem ja, broń Boże, na wakacjach, ale wychodzę z założenia, że czasami trzeba sobie powiedzieć takie smutne prawdy, bo prawda jest jak brzuch, nawet jak się tak człowiek nadmie, to i tak nas dogoni. W związku z tym przyjmiemy taką rolę, że jak będzie coś smutnego do powiedzenia, to będę mówił ja, a jak będą takie miłe rzeczy, to Państwo i Pani prowadząca. Okej? Zobaczcie, taki wstęp i taka trochę smutna, ale taka poważna i prawdziwa refleksja na temat tego, że bardzo często polscy naukowcy, polskie uczelnie, ośrodki badawcze, rozwojowe, studenci wyprzedzają to, co się dzieje na świecie, są w stanie stworzyć produkt, usługę, wykonać jakieś badanie czy metodę analityczną, która gdzieś tam dopiero się pojawia za parę lat. Natomiast problem polega na tym, że my w jakiś taki magiczny sposób, jakby, wiecie, jakiś czakram nad tym wszystkim wisiał, nie potrafimy czasami tego sprzedać.
Najczęściej nie potrafimy tego sprzedać, dlatego że kiepsko się komunikujemy ze środowiskami pozanaukowymi. Tak po prostu jest. Państwo pewnie wiedzą więcej na ten temat, bo tych projektów jest bardzo dużo i Państwa mentorzy też pewnie wiele uczestniczyli, które dobrze się zapowiadały, natomiast gdzieś tam lądowały w szufladzie, ale takim smutną konstatacją jest na przykład to, co się wydarzyło z niebieskim laserem, tak? Stworzyliśmy go jako Polacy znacznie wcześniej, natomiast nie potrafiliśmy się skomunikować ze światem biznesu, z gospodarką, pokazać korzyści i zalet z tego urządzenia, w związku z tym, jak teraz oglądamy sobie jakiś film na DVD, na Blu-rayu czy prace naukowe, to niestety korzystamy z tego, co było polską myślą, ale nie zostało skomercjalizowane, a niestety nie potrafili to zrobić. Dla nich oczywiście stety. Taką rzeczą, o której też bym się nie chciał dłużej jakby wypowiadać, to jest paliwo z dwutlenku węgla. Natomiast no, smutne jest to, dlatego że w Georgii w 2013 roku zaczęto takie paliwo produkować w Stanach Zjednoczonych. Nikt nie pamiętał, że kilka lat wcześniej, cztery dokładnie, na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie coś takiego się wydarzyło. Znowu tu zabrakło, słuchajcie, czegoś takiego, żeby się dobrze skomunikować z tym światem, który no, generalnie te produkty myśli naukowej powinien odbierać. Nie będę już tutaj mówił o grafenie, bo to historia się cały czas toczy, to jest takie smutne, bo dużo nadziei, dużo pracy włożonej, dużo efektywnej pracy włożonej. Niestety spółka w tej chwili jest likwidowana, która ten grafen miała wprowadzać do takiego gospodarczego obiegu, że tak nazwę. Natomiast życzę Państwu, żebyście zawsze pracowali w takich zespołach, który jest nie tylko odważny w formułowaniu tez i potem prowadzeniu tych badań, ale jest taki odważny w tym, żeby po prostu wyjść odważnie i powiedzieć, mamy coś świetnego, współpracujcie z nami. Ja przepraszam za porównanie, ale to taki może będzie niewyszukany dowcip, ale bądźcie trochę, wiecie, jak restauracje po rewolucjach kuchennych, tak? Zróbcie próbkę, pójdźcie w teren i powiedzcie, jesteśmy świetni, bo jesteśmy świetni. Polska myśl naukowa jest absolutnie genialna, nawet biorąc pod uwagę poziom doinwestowania, niektórzy mówią nie doinwestowania uczelni, to tym bardziej powinniśmy być dumni, bo jesteśmy w tym bardzo dobrze i żeby było tak optymistycznie i też realistycznie, to pokażę Państwu taki krótki filmik, przepraszam, że tam jest nazwa wymieniona, inaczej się tego nie da zrobić. Urządzenie, które powstało z potrzeby chwili takiej pandemicznej. W styczniu jeszcze nie istniało, w tej chwili jakbyście poszli, ale oczywiście nie życzę tego, więc po pandemii. Powiedzmy, potwierdzać szpital, to byście zobaczyli, że tych urządzeń jest multum. To jest absolutnie od początku do końca polska myśl techniczna, polskie wykonanie. Ludzie, którzy to stworzyli, poszli, poopowiadali o tym w sposób ciekawy, pokazali zalety, przemówili językiem korzyści i te urządzenia funkcjonują. Mam nadzieję, że uda nam się ten film włączyć w ten sposób, żebyście go Państwo widzieli. Gdyby coś się działo, to proszę o znak. Dobra, uwaga. Medibot. System robotyzujący obchód lekarski. Ma na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia pracowników służby zdrowia przez zrobotyzowanie niektórych czynności szpitalnych. System składa się z robota mobilnego i automatycznej stacji dezynfekującej. Robot mobilny może dostarczać jedzenie i leki, jest również wyposażony w tablet ze specjalną aplikacją do wideokonsultacji, stetoskop cyfrowy do zdalnego osłuchu klatki piersiowej oraz pulsoksymetr do mierzenia nasycenia krwi tlenem. Dodatkowo system posiada kamerę termowizyjną do mierzenia temperatury pacjenta. Całe oprzyrządowanie jest zainstalowane na ruchomym ramieniu, umożliwiającym dostosowanie do wysokości łóżka. Pierwsze wdrożenia już pod koniec maja. Mam nadzieję, że wszystko było widoczne. Chciałem Państwu powiedzieć, że tych medibotów, jakbyście zobaczyli, jeździ bardzo dużo. One działają w taki sposób, że albo się je porusza tak jak za pomocą pilota, który sobie tam krążą po oddziale, albo po prostu jest zgrywana mapa oddziału i on jeździ jak odkurzacz automatyczny i robi bardzo wiele rzeczy za personel medyczny, co jest po pierwsze w takich czasach przedpandemicznych no w ogóle wyręczeniem, bo jak wiadomo, to ludzi jest za mało w szpitalach, a w tej chwili no, zapewnia takie większe poczucie bezpieczeństwa, bo tam, gdzie nie potrzeba człowieka wysłać, taki fajny medibot sobie podjedzie, zrobi co trzeba, tam widzieliście był pulsoksymetr, więc jest szybkie badanie. Jest taka wersja dla dzieci, ona jest różowa, w jakieś tam sukienusie ubrane, z łóżkami świnki, więc absolutnie polskie od początku do końca urządzenie. Jak czasami filmy oglądacie, to też wiecie, że większość samochodów na polach golfowych, czyli tych zwanych meleksów elektrycznych, to wszystko były polskie samochody, które tam od lat 70. po prostu jeździły. Więc jak chcemy, to potrafimy. Rzecz polega na tym, żeby się po prostu umieć skomunikować. I tutaj się pojawiło takie bardzo proste ćwiczenie, bo zależy mi na tym, żebyśmy trochę poćwiczyli, jeśli się uda, ale przede wszystkim, żeby Państwo dostali takie narzędzia, informacje mocno praktyczne po tym spotkaniu.
Nie wiem technicznie, to się tutaj do pani prowadzącej zwracam, czy to się w ogóle uda, ale czy jest taka szansa, żeby ktoś spróbował zrobić to, o co to prosimy, czyli nazwać kolory, jakich użyto do napisania poniższych wyrazów i zrobić to w 15 sekund. Może pani ze mną to zrobi, co? Jak uczestnicy by nie chcieli. Jest tam pani? Jest tam pani. Pewnie. No spróbujemy pierwszy, jaki jest. Nazwać ten kolor. Zielony, potem no, jest czerwony, niebieski, żółty, niebieski, czarny, czerwony, niebieski, zielony, czarny, czerwony, żółty, zielony, niebieski, czarny, niebieski, czerwony, zielony. No to bardzo gratuluję i powiem pani, że trochę mi pani show zepsuła, dlatego dziękuję w ogóle ślicznie, ponieważ jest tak, naukowcy to podają od lat, że 2% ludzi bez przygotowania, 2% ludzkiej populacji jest w stanie to zrobić. I zawsze dodawałem tutaj na podstawie badań, że jeszcze nie spotkano tych 2% ludzi, ale prawdopodobnie reprezentuje pani tę grupę, która potrafi to zrobić. Ćwiczenie jest... Nie, to udało się, proszę pani. Nic się nie udało, jest pani dobra i tak trzeba iść przez świat. Gratuluję. To wygląda, słuchaj. Ktoś z uczestników jeszcze chciałby spróbować. To jest fajne ćwiczenie, państwu te materiały prześlę, naprawdę jest dobre. Jest takie odświeżające. Zapraszam serdecznie do podniesienia ręki. Chwilkę poczekamy. Jeszcze czas nas nie goni. No ja 10 pomuszę i jest. Dobra, no to... To idziemy dalej. Tak? Czy nie? Mogę dalej, tak? A jest komentarz, że przy ostatnim mówię pomara zielony. Ale co, było zielony? Pani powiedziała zielony. Tak, ja tak. To jeden z uczestników testował sam siebie przed ekranem. Ja nie jestem w stanie tego zrobić. No może już powinienem w związku z tym zakończyć po tej deklaracji wypowiedź. Naprawdę nie jestem. Słuchajcie. I teraz powiem, o co chodzi w tym wszystkim. To jest tak, że mamy dwie półkule, no nie mamy czasu, żeby o tych półkulach rozmawiać, a może i dobrze. Natomiast prawa próbuje nazwać kolory, a lewa definicję wyrazów. Przekładając na życie, słuchajcie państwo, człowiek jest tak skonstruowany, że nie jest w stanie dobrze zarządzać komunikatem, w którym jest za dużo podanej ilości i jakości, tak? To jest trochę takie, coś takiego, jakbyście, nie wiem, chłopaka, męża, generalnie mężczyznę, bo to jest istotne w tym wszystkim, wysłali na zakupy, tak? Mamy sobotę, na przykład są ludzie, którzy nie chcą się z nami spotkać, czego oczywiście nie rozumiemy, ale też ich pozdrawiamy, my sobie tu jesteśmy i wyobraźcie sobie takie sobotnie zakupy, no i taki podział obowiązków w takim klasycznym, ale sympatycznym domu, tak? To, nie wiem, ta piękniejsza połowa mówi, to może ja przygotuję obiad, a ty, kochanie, zrób zakupy. I mówi mu, pójdź do Żabki, bo są wielopaki, to kup taki wielopak, nie wiem czego tam, warzyw na przykład, tak? Pójdź do Biedronki, kochanie, bo tam jest promocja na makaron, a zbieramy naklejki na fajniaki, to jak kupisz dwa makarony, trzeci dostaniesz gratis, tak? I potem pójdź jeszcze tam do jakiegoś innego sklepu, tak? To kupisz 4 razy po 2 takie cudownie pakowane, wiesz, rajstopki, bo to jest zima, trzeba w czymś chodzić. No i ten biedny mężczyzna wyposażony w ten zasób wiedzy idzie do tych sklepów. I wraca taki szczęśliwy, no i ta połówka bardzo jest też szczęśliwa, że wreszcie się udało zrobić te zakupy i mówi, wiem, że niedokładnie o to ci chodziło, ale słuchaj, była taka promocja parówek i kupiłem jej żółty ser, to zrobimy zapiekankę. Kupił dokładnie co innego. I trochę to z tego wszystkiego, słuchajcie, żartuję, natomiast prawda jest taka, że my jak się na co dzień komunikujemy, bo to jest tempo życia bardzo, bardzo wymusza nam to, na to wszystko presję, mamy taką wszyscy czasu. Tu pani bardzo ładnie powiedziała, że czas nas nie goni, dobrze, że możemy rozmawiać, ale z powodu tej presji, którą mamy, my po prostu mieszamy ilość z jakością, tak? Ja jestem pierwotnie absolwentem Akademii Medycznej, tych przykładów może trochę dużo dam, ale wyobraźcie sobie, co się czasami dzieje u lekarza. No oczywiście w czasach, kiedy jeszcze nie rozmawiał z nami przez telefon, przykładając słuchawkę do brzucha. No mówił, niech pani weźmie 4 tabletki 2 razy dziennie, tak? Jedną proszę popijać, drugą wziąć na czczo, a jak będzie pani bolała głowa, to tam z zielonego pudełka doraźnie, ale tylko ssać, tak? I człowiek po prostu kompletnie głupi był, dlatego że to jest pomieszanie ilości z jakością. I mówię o tym, słuchajcie, jakbyście o swoich projektach mówili na uczelni, ludziom z zewnątrz, ale w ogóle też między sobą, bo wiadomo, że trzeba budować sojusze, jak się robi jakieś ciekawe badania, to starajcie się to wszystko na grupy dzielić, tak? Czyli najpierw powiedzieć o tym, jak to działa, potem dlaczego działa, potem jak nie działa, to co wy z tym wszystkim zrobicie, powiedzcie, ile lat trwały badania, a dopiero potem powiedzcie, co w tych badaniach robiliście, żeby to było wszystko takie posegregowane, posegmentowane, bo tak nasz mózg po prostu pracuje. Nie przeskoczymy tego. Miejmy dobre samopoczucie o sobie, zwłaszcza państwa jako ten kwiat i przyszłość polskiej nauki, a bierze światowej, czego szczerze życzę. Natomiast taką konstrukcję mamy, jaką mamy, że nasz mózg po prostu pracuje takimi segmentami, tak? On wybiera takie panele do obróbki takiej myślowej. W związku z tym dzielcie
to wszystko mają na kawałki, ilość z jakością. I teraz mam takie pytanie, najwyżej z panią porozmawiam, dla mnie to jest bardzo miłe, ale może ktoś się zgłosi. Ile człowiek jest w stanie, taki przeciętny człowiek, statystyczny, tak go nazwijmy, w sztukach zapamiętać szczegółów, takich, których się mówi? To jest wszystko policzone i zrobione. W sztukach po prostu. Dostajemy komunikat i mamy coś zapamiętać. Ile sztuk jesteśmy w stanie zapamiętać? Jaka to jest liczba? Tam się coś na czacie pojawia, nie wiem, czy mogę go obsługiwać, czy nie. Spróbuję, jak niknę, to znaczy, że nie mogłem. 3, 10, 4. Dobra, to pani. To dobrze, to jak uczestnicy pozwolą nam powiedzieć, to powiemy ile. Możemy? Możemy. To pozdrawiamy mężczyzn. Słuchajcie, panowie 3, a panie 5. Taka jest prawda o tym wszystkim. W związku z tym średnio dorosły człowiek jest taki w stanie zapamiętać 4 szczegóły, jak się z nim rozmawia. I teraz pomyślcie, jak w takiej bardzo krótkiej wypowiedzi, choćby zaproszeniu na to nasze spotkanie, można tych szczegółów podać tyle, że człowiek zwariuje, nie? Już pierwszy szczegół jest w ogóle fantastyczny, bo spotykamy się w sobotę o godzinie 12:55. Ktoś tam dopyta, w którą sobotę? No wiesz, tam co był piątek 13, nie będzie pechowo, nie? Niby jeszcze wszystko jest dobrze. A ile to trwa? A wiesz, są takie dwa panele tam, ale to do której? No jeden będzie 45 minut, drugi 45 minut, ale tam jest przerwa 10-minutowa. Okej, okay. A jak się podłączymy? Wiesz, dostaniesz taki link, klikniesz go, ale jakby co to będzie hasło, ale tu masz na dole numer telefonu, gdyby coś się działo, nie? I teraz trzeba naprawdę chcieć w tym uczestniczyć, żeby sobie wyjustować, wysegregować te wiadomości, które pozwolą nam się spotkać. W związku z tym jakby rekomenduję Państwu, bo ja tylko to mogę robić, tak, dzielić się doświadczeniem, że jeżeli gdzieś tam przedstawiacie projekt, a w ogóle się z drugim człowiekiem komunikujcie, to mówcie w sposób taki prosty i zrozumiały. Zawsze powtarzam, że między prostotą a prostactwem jest duża przestrzeń. Nie ma się co wstydzić takim językiem, jakby w punktach pokazującym wszystko, bo wtedy ten komunikat jest istotny i ważny. Ja wiecie doskonale, że w takiej komunikacji, w budowaniu relacji, sojuszy wokół projektu trzeba się tak komunikować z otoczeniem, tak się zająknąłem, przepraszam, żeby ludzie nie skupiali się nad tym, jak my mówimy, tylko o czym mówimy. Tak, żeby nie mówić jakichś takich słów znanych powszechnie za niezrozumiałe. A rzeczywiście mamy dużo takich naleciałości, wiecie, i naukowych, i z innych krajów, i z tego wszystkiego. Żeby nie iść tym tropem, Państwo są takim pokoleniem, które tego nie pamiętam, ale ja pamiętam, jak wchodziły pierwsze komputery i pojawiło się słowo interfejs. Była wielka ogólnonarodowa dyskusja, żeby można by to przetłumaczyć na polski. No i pamiętam, że drugie czy pierwsze miejsce, nie chcę w tej chwili już mówić nieprawdę, ale czołówkę zajęło słowo międzymordzie na przykład. Zastanawiano się, czy międzymordzie to jest rzecz, co będzie pasowało do interfejsu, tak, jako tłumaczenie. Mówcie językiem zrozumiałym, nie kombinujcie, słuchajcie. I pamiętajcie, przeciętnie dorosły człowiek w takim ferworze walki jest w stanie zapamiętać 4 szczegóły, nie mieszamy ilości z jakością i pomyślcie kiedyś Państwo, jak będziecie mieli taką chwilkę na refleksję, ile razy czegoś nie zrobiliśmy, albo zrobiliśmy źle, albo zrobiliśmy inaczej, tak, niż trzeba było, bo nie do końca to wszystko zrozumieliśmy, ok? I teraz zobaczcie, ludzie dzielą się na dwie takie kategorie, tak? Jedni wiedzą, co mówią, a drudzy mówią, co wiedzą. Niestety tych drugich coraz więcej jest. Postaram się, żebyśmy teraz, żeby to, ja to włączę, no mam nadzieję, że tak się postaram, że to będzie czytelne. Włączę Państwu fragment kabaretu moralnego niepokoju, ponieważ są Państwo w warunkach nie auli, więc można robić wszystko, można się śmiać i chichrać i robić inne rzeczy. Natomiast zapraszam potem Państwa do dyskusji, a być może będzie to musiał być mój monolog, zobaczymy, co z tego wyjdzie, żebyśmy się zastanowili, po pierwsze, czy była szansa na porozumienie tych dwojga rozmówców. Jeśli była, to dlaczego się udało lub nie udało, niczego nie sugeruję, ok? Postaram się to włączyć, mam nadzieję, że to zadziała. Dzień dobry. Proszę pana, chciałem kupić drzwi. Drzwi? Tutaj? To jest sklep z drzwiami, tak? Tak. A dlaczego pan pyta? Bo tak krzyknął się, zdziwił, czy tutaj to... Nie, cholera, bo... Ja jeszcze tydzień temu pracowałem w rzeźni. Kamera nie mogę przestawić ciągle. Ale już, słucham, co chodzi. Chciałem kupić drzwi. Poproszę drzwi. Są drzwi? A jak pan tu wszedł? Czy drzwi? Czyli? Są. To bym wziął. Jakie? Takie, żeby się otwierały, zamykały. Takie sobie.
Są takie? Chwileczkę, coś się nie rozerwę. Są. Wejściowe? Takie wejściowo-wyjściowe. Żeby to w dwie strony działało, albo wejść-wyjść. Wyposażone w specjalny system w tej wewnętrznej. Tak, tak, z tym systemem koniecznie tak. A czy są takie? Są. Powiem panu, ciekawostka, że innych nie ma. Dobrze, to teraz uwaga. Do czego te drzwi w zasadzie mają być? Do domu, do rzeźni, do pokoju, takiego pomieszczenia, jak się oprawia świnie, do kuchni, do takiego magazynu na kości, mączkę kostną, czy do takiej wrzątkowni, gdzie się zdziera szczecinę i się moczą ogony w rynnach. Miedzianych. Do pokoju! Do pokoju! Poproszę takie drzwi, żeby się otwierały, zamykały, wejściowe, wyjściowe. Do pokoju. Pokój duży, mały? 18 metrów. A, no to już sprawy. Czy pana poproszę takie drzwi dokładnie do pokoju 18 metrów? Rozumiem, że im większy pokój, tym większe drzwi, tak? To nie ma żadnego znaczenia. O co się pan pyta? Tak, byłem ciekaw, ile w tym pokoju można jednocześnie cielaków rozebrać. 18 metrów. No to już się można pobawić. Dobrze, co? Czyli wszystko wiemy. W takim razie... Aha, chwileczkę, ważna sprawa. Te drzwi mają być prawe czy lewe? A co to znaczy, że są prawe czy lewe drzwi? A co to znaczy, że jest prawe czy lewe oko? Tak już jest i koniec. Z tym się człowiek rodzi i się z tym już nie dyskutuje. Może... Pan jakieś może pomocnicze pytanie by pan zadał? Pan woli przychodzić przez prawe drzwi czy przez lewe drzwi? Tak. Ale co tak? Jak te drzwi mają się otwierać? Na prawo czy na lewo? Na oścież! Ale na prawą oścież, na lewą oścież czy na... Aż tak dobrze nie wiem, no to lewo, ja za bok. W rzeźni wszystko było proste. Świnia, prąd. Psss. Się przewaliła na prawo czy na lewo. Zawsze tutaj. Stoi przed drzwiami, tak? To po której stronie ma pan klamkę? To zależy po której stronie drzwi stoi. Czy w pokoju, przed wyjściem? Czy w korytarzu? To jest przodem do pokoju. Tyłem do wyjścia.
Czy możemy poprosić o włączenie swojego mikrofonu? Są drzwi? A jak pan tu wszedł? Do pana należy 6? 7 cielaków. Teraz uwaga. Po której stronie ma pan klamę? Po prawej. Po prawej? Nie, po lewej. To po prawej czy po lewej? A nie wie. Dlaczego? Klamki nie widzę. Po pan oczy tam. Po pan kazał, że po prawej. Dobrze widzę. No i widzę. Po lewej. Pewno? Po lewej. Pewno? 100% po lewej. Pokaż pan jeszcze raz. Po lewej! To jest prawa ręka, to To jest prawa ręka, A bo jeszcze tak. Prawa, lewa, prawa, lewa, zawsze mi się właśnie, prawa, lewa, mi się myli, inne się nie mylą. Prawa, lewa. Panu się myli... No, w sumie podobnie. Panu się myli prawa, lewa. Co ma świnia powiedzieć, jak ma jeszcze przednią i tylną? Jak świnia kupuje drzwi, to musi być cyrk. No, ale w taki może sposób. Fachowy, prawa, lewa. Jak odróżnić prawa, lewa? Tak, oczywiście. Prawa ręka to jest ta. Pan to sobie raz na zawsze zapamięta. Prawa ręka to jest ta. Jak się śpi na brzuchu, to od ściany. Ale jak w nogach. To po nocy można powstać. Prawa ręka zwisa nad prawą nogą stojącą. A prawa noga to jest ta, jak jest duży palec z lewej strony. Tak to widać. To inaczej. Prawa ręka to jest ta, co się nią pisze. A tak, pisze się prawą rękę. Tak, chyba. Pan ma i butem, nie? Wtedy pan pisze lewą rękę. Nie, pan nie jest pan butem? Nie. Którą ręką pan pisze? No. Tak, nie! Chyba jestem na butem, wszystko robię prawą, tylko piszę lewą. Reszta prawą, wszystko. Nawet czytam prawo. Jak pan ręką czyta? Tak, nie, bo jak jestem tłumaczem, jak tłumaczem niemieckiego. Prawą ręką. Czyta niemieckie. Lewo przy polskie, prawo niemieckie, lewo polskie, prawo niemieckie, lewo polskie. Chyba, że odwrotnie to masz. Nie, stop, przecież, panie, bo, nie, stop. No, albo zaraz jeszcze tak trafi, albo pana, albo nie, ja pana trafię. Jakie pan spędził za drzwi? Ale nie wiem. Prawe czy lewe? Nie wiem jakie. Prawe? Prawe. Czy lewe? Czy lewe? No to jakie? Nie wiem jakie. Prawe czy lewe? Prawe czy lewe? Jakie? Prawe czy lewe? Obrotowe. Prawa skręta czy lewa? Państwo mnie widzą i słyszą przede wszystkim. Tak, widzimy bardzo dobrze i słyszymy bardzo dobrze. Poprosimy uczestników o parę komentarzy a propos tego, jak oni słyszą i widzą nas. Jest super. Ja przepraszam, że film się zatrzymał, natomiast miałem prośbę, żeby włączyć mikrofon, a każde dotknięcie ekranu to powoduje, że to jest taka sytuacja, że ten film nie idzie dalej. Mam takie pytanie do Państwa. Czy była szansa na to, żeby oni się w ogóle porozumieli? Postaram się tu włączyć czat, żeby Państwa móc obserwować. Bo to jest taka modelowa, zobaczcie, sytuacja. Jest ktoś, kto ma do wydania pieniądze i jest usługa, którą może kupić. Ja przepraszam, że to porównam, ale to jest coś takiego, jak przychodzi na uczelnię ktoś z biznesu i mówi, wiem, że macie ciekawy projekt, interesujący wynalazek, chciałbym go wdrożyć po prostu, bo ta Wasza myśl to jest myśl, która jest potrzebna tutaj nam wszystkim. No i widzieliśmy, co się wydarzyło. Także udzielamy głosu i zapraszamy do dyskusji. Widzimy, co się wydarzyło, nie? Tak, dzień dobry. Pozdrawiam z Warszawy.
Według mnie teoretycznie mogli jakby się dogadać, sprawa jest dosyć prosta, tylko że mi się wydaje, że to troszkę wina handlowca, bo on zaczął jakby już od dygresji, że tam zajmował się świniami, to jakby nagromadziło tych szczegółów i właśnie spowodowało całkowite jakby zniszczenie tego pomysłu kupienia drzwi, a potem jeszcze dopytywał o bezsensowne szczegóły, nawiązując do właśnie tej swojej poprzedniej pracy. Co spowodowało chaos. Panie Pawle, jeśli mogę tak do Pana się zwrócić, tak? Bardzo dziękuję, że Pan przede wszystkim powiedział, że była szansa na to porozumienie, dlatego że dosyć często ludzie nie widzą tej możliwości. Szansa była na pewno i poruszył Pan takie bardzo istotne wątki. Mogę jeszcze chwilkę poplotkować z Panem i z wszystkimi, którzy się zgłoszą? Jak Pan tą rzeźnię rozumie tutaj w tej sytuacji? To, że on tyle o tej rzeźni mówił. Jak Pan to odebrał, proszę powiedzieć? Zaraz to przełożymy na to, co nas interesuje. W sensie pan pyta, jak to spowodowało chaos, tak? Znaczy, no jak pan to odbierał? No przychodzi pan po drzwi, już tak ekstremalnie tutaj był, jak to w kabarecie i facet mówi o rzeźni. Jakie to wrażenie na panu wywarło? Tak po prostu. Poza tym. Jeżeli to by było tak praktycznie, to bym tak, okej, okay, tylko ja chcę drzwi. Z takim niepokojem, prawda? Znaczy, no takie, okej. Okay. W sensie ja już jakby się przyzwyczaiłem, że różni ludzie różne rzeczy opowiadają w różnych sytuacjach, ale jednak jestem po drzwi. Jasne. To poruszmy ten wątek, bo on jest taki, wydaje się, jeden z dwóch kluczowych. Tę rzeźnię traktujcie Państwo, zwłaszcza młode osoby, jako taki symbol, jak ja to nazywam, odpierania ataku, który chce nam udowodnić, osoby, która chce nam udowodnić, że ma większe doświadczenie, więcej widziała i w zasadzie po co my z nią rozmawiamy, jak nie mamy racji. To jest taka, wiecie, klasyczna sytuacja, w której rozmawiacie z osobą, która, nie wiem, niech będzie po 40, żeby to wszystko uprościć i opowiadacie o projekcie i mówicie, że projekt jest bardzo dobry, a ta osoba, która ma potencjalnie ochotę z tego projektu korzystać, chce wprowadzenie zmiany, które z waszego punktu widzenia nie mają absolutnie żadnego sensu. Kiedyś współpracowałem z Politechniką Wrocławską nad takim bardzo ciekawym projektem, właśnie żeby pomóc go sprzedać, to były teraria, które dopasowywały się do zwierzaka, który tam w środku zamieszkiwał z takim procesorem, który dopasowywał tam klimat, a to Amazonia, a to Afryki, a to różnych rzeczy. I pamiętam, jak poszliśmy do osoby, która chciała te teraria wdrożyć do produkcji i absolutnie ona miała własny pomysł na to wszystko. Powiedziała, że 3 tam wersje klimatu są dobre, 6 to jest za dużo i tak sobie prowadziliśmy do końca tą rozmowę, nie wiadomo po co. I w pewnym momencie tam było 2 studentów ostatniego roku i 2 asystentów. Zabrakło im po prostu argumentów, no bo jak można powiedzieć, nie? Jest 6 gatunków zwierzaków, powinno być 6 klimatów, ale potencjalny producent domyślił, że 3, nie wiem, co te 3, rozumiem, że miałby umrzeć. No i jak rozmawiali sobie w ten sposób, to w pewnym momencie ten biznesmen powiedział, a ile państwo mają lat? Takie pytanie w ogóle, nic gruszki, nic pietruszki, niegrzeczne, poniżej pasa. No i ci państwo nie powiedzieli, że tam mają 20 parę lat, ale mówią, że są tuż przy ukończeniu studiów albo tuż po zakończeniu studiów. I zaczęła się taka, wiecie, opowieść, przepraszam za słowo ględzącego dziadunia, co nas pewnie czasami czeka na spotkaniach rodzinnych, kiedy na to biznesmen mówił, no to jak państwo zaczynali studia, to ja już prowadziłem tą firmę. I taka opowieść, wiecie, ja już skrócę, bo tego się słuchać nie da. I ci ludzie młodzi, sympatyczni, zaczęli się bronić w ten sposób, że zaczęli opowiadać o tym swoim dorobku. I mówili, że jasne, że my, jak my zaczęliśmy studia, to pan już ma jedną firmę i drugą firmę, ale my tam panie Stanisławie, nazwijmy pana Stanisława i pozdrawiamy go, też zrobiliśmy pewne rzeczy i zaczęli opowiadać, co byli wcześniej. I na końcu tej rozmowy pan Stanisław powiedział, to jak wam się podobała poprzednia praca i działalność, to może wróćcie do niej, bo teraria wam nie wychodzą. I na przykładzie tego filmu chciałem państwu szczególnie państwu powiedzieć taką bardzo ważną rzecz. Wchodzicie w to dorosłe życie, już weszliście. Będziecie spotykać często ludzi, którym brakuje merytorycznych argumentów, którzy mają własny pomysł na was pomysł. Wiecie, jak to wszystko wygląda. Pan tak fajnie to powiedział, okej, to jest bardzo dobry stosunek do takich ludzi. I oni często wam powiedzą, a ile pan ma lat, a co pan już zrobił, a ja już mam tyle lat, że jak pan tam, nie wiem, coś tam robił, to ja prowadziłem firmę. I w odruchowy sposób zaczniecie się bronić. Zaczniecie mówić o tym, słuchajcie, co robiliście wcześniej. I jak nie zbalansujecie tego wszystkiego państwo, to osiągniecie taki efekt, że ludzie będą mówili, jak panu tak było świetnie, symbolicznie, to traktujmy w rzeźni, niech pan wróci do rzeźni, tak? Starajcie się mówić o swoim dorobku, starajcie się być dumni z tego dorobku, ale nie wchodźcie za bardzo w przeszłość, dlatego że życie dzieje się tu i teraz. Natomiast miejcie świadomość, że też kiedyś będziecie osobami po 40, 50 i dalej, czego wam życzę szczerze w zdrowiu i spokoju. Natomiast będziecie mieli często takie argumenty, w skrócie, nieładnie to powiem, ale tak to brzmi niestety, a co mi pan tu będzie mówił, jak ja już tyle lat jestem w biznesie. W związku z tym nie opowiadajcie, co robiliście wtedy, tylko mówcie o tym projekcie, który jest dobry teraz.
Czyli mamy tak, nie zadziałało tutaj ta rzeźnia, bo to była jakaś taka, słuchajcie, aberracja, niekoniecznie chromosomowa, ale komunikacyjna na pewnie. Co tu jeszcze nie zadziałało? Że oni się nie porozumieli. Czego tu zabrakło, czego było za dużo? Może pan Paweł, może kto inny, jak nie to ja. No szczegółów na pewno. Szczegółów na pewno. To był taki powrotu facet. Do przeszłości. Nieprzygotowany facet, nie? Coś o nieprzygotowanie, zrobić. Tak. No, co? To co, powiemy dwa słowa o kontakcie wzrokowym, możemy? Zobaczcie. Sens był taki, że ci państwo, którzy tam i kupujący, i sprzedający, nie mieli ze sobą kontaktu wzrokowego. Oczywiście ich usprawiedliwiamy, bo oni stali na scenie i musieli patrzeć na publiczność. Natomiast bardzo bym prosił państwa o to, żebyście pamiętali, że taka ta relacja, że my się wzajemnie widzimy, jest niezwykle istotna. Ja nie wiem, co państwo na tych ekranach widzą. Ja dzięki pani prowadzącej to tutaj się czuję dobrze i nie spadam z krzesła, bo ją widzę. Widzę, jak się uśmiecha, jak się nie uśmiecha, to staram się mobilizować. Robi to wszystko bardzo z dużą gracją. Bardzo się cieszę, że pan Paweł się odezwał. Natomiast nie jest to, słuchajcie, komfortowe, że my się wzajemnie widzimy. Zobaczcie, jaki macie teraz efekt. Kiepski pomysł, nie? Żeby to było. W związku z tym ten kontakt wzrokowy jest istotny. I teraz nie będziemy mówić, no, zgodnie z tym, co sobie założyliśmy o przeszłości. Wspomnijmy dwa słowa. Kiedyś mówiono, że jak się z drugim człowiekiem rozmawia, to patrzy mu się w oczy. Teraz powiem wam, jak moja ciocia w Licheniu. Niech was ręka boska broni. Nie wolno tego robić, dlatego że to jest bardzo deprymujące. Jakbyśmy mieli warsztat rok temu, to zrobiliśmy, to patrzyliśmy sobie w oczy i dwóch mężczyzn patrzących sobie w oczy, to naprawdę o lata świetne wyprzedza nowatorskie podejście do uczuć. No i skupa śmiechu w tym wszystkim. Jak się patrzy kobiecie głęboko w oczy, to jest bardzo deprymujące i patrzy się coś takiego mniej więcej, szyszynka gdzieś tutaj jest, czyli w takie miejsce, gdzie kobiety w Indiach z niektórych kast robią sobie tą kropeczkę. Czasami trzeba spojrzeć tutaj, ale nie róbcie tego, żeby patrzeć w oczy. Natomiast proszę o to, żebyście ten kontakt wzrokowy utrzymywali. Teraz taka trochę wujek dobra rada. Jeżeli ktoś jest wysoki, a wasz rozmówca jest niższy, to postarajcie się usiąść, dlatego że patrzenie ponad kimś gdzieś tutaj powoduje, że to jest silniejsze, to jest taki odruch, atawizm, który my mamy. Powoduje, że osoba, z którą my rozmawiamy, czuje się trochę taka mniej ważna, trochę niższa, że my się wywyższamy, tak? I patrzymy w górę, ponad nim. Natomiast jak jest taka sytuacja, że musimy skorzystać z dokumentów, zobaczcie, ja przepraszam, że ja panią tak wykorzystuję, ale pani profesjonalnie tutaj siedzi i trzyma sobie tą teczkę, to jeżeli czasami musicie tą podkładkę z notatkami skorzystać z niej, to zobaczcie, opuszczacie wzrok, to nie jest fajne, to uprzedźcie rozmówcę, że oczywiście sprawdzam dane, o których pan pyta. Natomiast uwierzcie państwo, proszę, że ten kontakt jest bardzo potrzebny, wzrokowy. Człowiek jest zwierzęciem stadnym. Być może jak będziemy w tej wirtualnej rzeczywistości, jeżeli za dwa pokolenia, no to się wtedy przestawimy, bo chcę, żyjemy parę miesięcy, jest nam ciężko. Kolejna rzecz, ja podrzucę temat, być może ktoś się odezwie. Jak byście państwo określili pytania, które tam były zadawane i odpowiedzi, które padały? Czy chciałby ktoś zająć jakieś takie stanowisko, coś powiedzieć na ten temat? Ma ktoś ochotę? Zdecydowanie za dużo pytań. Za dużo mało. Pytań, absolutnie. Zaraz pana wyłączę, bo psuje pan show, bo mieliśmy o tym mówić w drugiej części. Ale absolutnie tak, za dużo pytań. Jeśli mi pan pozwoli, mogę, tak? Czy pan chciałby jeszcze coś dodać? Nie, oczywiście. I te pytania, słuchajcie, były takie na dwa sposoby kiepskie. Po pierwsze, one miały wdrukowaną odpowiedź od razu. To jest takie, wiecie, klasyczne słowiańskie pytanie, bo jest takie badanie lingwistyczne, które pokazuje, że my Słowianie, a wyszło mi jak z festiwalu, tacy jesteśmy, że my wdrukujemy bardzo często w pytanie odpowiedź, tak? Zamiast zapytać, która jest godzina, mówimy pewnie jest 13 i ten biedny nasz rozmówca całą dobę do tej 13 się odnosi. To jest element tak zwanej pułapki fachowości i zaangażowania, słuchajcie. Jak wy dużo wiecie o tym swoim projekcie, to siłą rzeczy nie zapytacie człowieka, co pan myśli o tym, co panu przedstawiam, jak pan myśli, czy ta praca nasza jest tym, czego pan oczekiwał, czy to będzie do wdrożenia, tylko zadajecie takie pytanie z drukowaną odpowiedzią, tak? Pewnie pan się zastanawia, czy kiedykolwiek to urządzenie będzie działać. Nie wolno tak pytać w ten sposób, przepraszam, że mówię tak kategorycznie, dlatego że jak tak pytamy w ten sposób, no to niepotrzebnie wdrukujemy odpowiedź, po co pytać. Druga rzecz, która tam była, to jest taki system zadawania pytań pod tytułem pytam i kończę z rozmówcą odpowiedź, tak? Nie będziemy już jakby tej scenki rozkminiać na kawałki, natomiast zobaczcie, to jest coś takiego, jakbyście spotkali osobę, która wraca, no nie wiem, z Gdyni na przykład, tak? O Gdyni tu rozmawialiśmy przed wejściem i pytacie, jak się pani w Gdyni podobało, nie? No, co pani sądzi o Gdyni? No i ta druga osoba mówi, że Gdynia to jest bardzo piękne miasto, szczególnie podoba mi się klif i ten pytający, pan Bóg mu rozum odbiera, ale to jest takie typowo polskie, robi przecinek, pewnie ten klif jest taki cudowny, a czy pani widziała domy, które tam kiedyś spadły? I zaczyna swoją opowieść. Jak człowieku wiesz, jak było w Gdyni, to nie pytaj, bo po co? To nic nie ma żadnego sensu. I trzecia rzecz, która tam absolutnie nie zadziałała w tych pytaniach, to było, słuchajcie, to, że nawet jak pytanie było zadane logiczne, mądre i wynikające z jakiejś tam wiedzy niewielkiej,
pozdrawiamy Roberta Kurskiego, ale jednak sprzedawcy, to on się z niego wycofywał. No przecież pytanie, słuchajcie, o powierzchnię pokoju, do którego są drzwi, to jest bardzo mądre pytanie. No inne są pytania do studia tego pięknego, niż Państwo widzieli, w którym się rzecz cała odbywa. Innej wielkości są te drzwi, inne są do sypialni, inne są do sali konferencyjnej. Natomiast pan Paweł tutaj bardzo ładnie powiedział, że ten człowiek był niepewny swojej wiedzy, nie znał szczegółów, w związku z tym jak chlapnął, jakie to, wiecie, że 18 metrów, ale jakie to ma znaczenie, to się z tego wycofał. Rozumiecie, o co chodzi, tak? Czyli jakby w podsumowaniu parę rzeczy nie zagrało. Pierwsza, taka najbardziej banalna, no trudno, trzeba na człowieka czasami spojrzeć. My musimy mieć ten kontakt ze sobą. Zobaczcie Państwo, jak ja pana Pawła nie widzę, a sympatyczny człowiek zaangażowany, to już się z tego cieszę, a gdybym go zobaczył, pewnie dwa razy bym się jeszcze ucieszył. Czyli kontakt wzrokowy. Druga rzecz, absolutnie przygotowanie. Musimy wiedzieć, o czym mówimy. Ludzie wam nie wybaczą, jak nie będziecie wiedzieli, po co się spotkaliście. Trzecia taka klasyczna sztuka zadawania pytań, która wielu pracowników naukowych obraża, bo myślą, że to wiedzą. No nie wiedzą, bo nikt nas tego po prostu po ludzku nie uczy. Czyli zadajemy pytania, czekamy na odpowiedź. Te pytania nie mogą być sugerujące, nie może być ich za dużo, tak? No i taka ostatnia rzecz, to jest ta rzeźnia, czy mówienie o przeszłości. Młodzi ludzie rzeczywiście cierpią, słuchajcie, z tego powodu, że im starsi potrafią udowadniać, co to oni już nie są i czego nie robili. Przepraszam, że banalnie nazwałem, ale ja tutaj siedzę, jestem zawsze bohaterem takiego przedstawienia, w tym roku się nie odbyło, ale to jest na Wszystkich Świętych, jak jedziemy na groby, no i przede wszystkim od, ja mam 51 lat, mniej więcej od 30 lat mówią mi, jak ja wyrosłem, więc myślę, że już wszędzie jest ten etap, jakoś to znoszę. Natomiast jak ja o czymś tam opowiadam, to oni mi opowiadają właśnie taką fantastyczną historię, a pamiętasz, Tomeczku, jak tutaj jeździłeś rowerkiem i wjechałeś w drzewo, ja już tego słuchać nie mogę, rozumiecie? I też bym uciekł do tej rzeźni, bym powiedział, że już rowerkiem dawno nie jeżdża, drzewo usycha, natomiast nie idę w tą stronę, ale pamiętajcie, że za wami stoi wasz dorobek, wasza chęć pracy, wasze sukcesy i nie musicie udowadniać, słuchajcie, że jesteście lepsi niż jesteście, ok? Czyli takie podsumowanie tej scenki, pozdrawiamy kabaret, który nie wiem, czy wiedzą Państwo, on oddał ten film za darmo do książek o komunikacji, bardzo się fajnie chłopcy znaleźli. Z mojej strony jakby to wszystko na temat tego filmiku, puenta jest taka, żebyście Państwo byli zawsze przygotowani do rozmowy, zadawali pytania, które mają sens, bo ludzie wam wybaczą milczenie, ale nie wybaczą wam nigdy takiego, wiecie, dziwnego small talku, który się tam odbywa, nie wiadomo po co, tak? Zwracam się tutaj do pani prowadzącej, pani redaktor. Czy coś robimy, bo jest 12:36 na moim zegarze, czy jak to działa u Państwa? Robimy. Za dwie minutki pojawi się na ekranach ankieta, o którą bardzo poprosimy serdecznie, żeby ją wypełnić. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, to jest to odpowiedni moment. I widzimy się na drugiej części naszego spotkania o godzinie 13:50. Chyba, że ankieta nie wyjdzie, to już bez mnie. Okej. Okay. Słuchajcie, komunikacja to jest wymiana informacji pomiędzy uczestnikami. Wydaje się, że to jest takie oczywiste i po co o tym mówić, natomiast naprawdę komunikujemy się po to, żeby się czegoś dowiedzieć albo o czymś dowiedzieć. Na tym to wszystko polega. Oczywiście są takie sytuacje w życiu jakimś takim fajnym, uczuciowym i romantycznym, że komunikujemy się też, żeby poczuć obecność drugiej osoby i żeby nam było miłość sympatycznie i tak jest też w rodzinie na święta. Natomiast spotkaliśmy się po to, żeby mówić o tym, żeby Państwo dorobek swojej myśli, trudu, wysiłku i inwencji gdzieś mogli przedstawić dalej, to rzeczywiście jak się komunikujecie z otoczeniem zewnętrznym, poza uczelnianym, tak to nazywam, ale też mówię, budujcie sojusze wewnątrz uczelni, to musi być jakaś informacja, to musi być po prostu przekaz. I teraz zobaczcie, nawet jak mi pani przerwie, to zrobimy. Jest takich 5 rodzajów komunikacji, to jest wszystko bardzo proste i opowiem Państwu, jak to wygląda. Najpierw zajmiemy się tymi 3, które są od zarania ludzkości. Pierwszy to jest komunikacja interpersonalna. Jak Państwo myślą, ile tam osób występuje w tej komunikacji interpersonalnej? Co? Nawet sobie czat włączyłem, nie wiem, czy to widać. Dwie. Zawsze, tylko i dwie. Okay? O, jedna odpowiedź i jeden. Dwie osoby. Jedna występuje tutaj. Z znakiem zapytania. No, jak jest taka puchata osoba, to za dwie wystarczy. Słuchajcie, zawsze są dwie osoby w komunikacji interpersonalnej, tak? Komunikacja interpersonalna to jest po prostu rozmowa. To jest to, co ludzie lubią najbardziej. Potem mają Państwo komunikację grupową. Książkowo to jest tak, że to jest więcej niż dwie osoby, ale ponieważ szanujemy się wzajemnie, a Państwo jeszcze bardzo tutaj lubię, to nie będziemy o książkach mówić, tylko o życiu. Komunikacja grupowa to jest tyle osób, iloma jesteśmy w stanie zarządzić na spotkaniu. Mówi się o czymś takim jak wyporność komunikacyjna. Brzydkie słowo, ale obrazowe. I to polega na tym, że my się czujemy w określonej liczbie
osób dobrze, pozostała liczba osób powoduje dyskomfort. Tak, nie każdy jest Krzysztofem Libiszem, który im starszy, tym młodszy jest w stanie poprowadzić, nie wiem, kwestę na cmentarzu i festiwal w Opolu, bez absolutnym zawodowcem. Każdy z nas ma jakąś określoną liczbę osób, z którą się dobrze czuje. I to można zobaczyć, słuchajcie, w sytuacji takiej, jak użyję starodawnego słowa, to przepraszam, ale jak was ludzie zapraszają na przykład na imprezę, no i mówią, wpadnie w piątek, będzie impreza. A ile będzie osób, a ktoś mówi, a kameralnie 12, nie? I dla kogoś to będzie kameralnie 12, a dla kogoś to będzie tłum, tak? Chcę państwu przez to powiedzieć, żebyście czasami zwrócili uwagę na takie swoją obecność społeczną i socjalną, zobaczyli, w jakim wy się grupie dobrze czujecie, bo jak przyjdzie państwu prezentowanie wyników projektu w auli na przykład, w której jest 40 osób i poczujecie taki dyskomfort, to pamiętajcie o tym, że to prawdopodobnie nie jest dlatego, że projekt nie jest ciekawy i tak dalej, ale dlatego, że po prostu tych ludzi jest dla was albo za dużo, albo za mało, ok? I w komunikacji grupowej jest tak, że to wy ustalacie warunki, na których człowiek mówi. Czyli dzień dobry państwu, przedstawię projekt, będzie mi miło, jak będą państwo ze mną dyskutować. To jest jakby model mojej pracy, ale drugi dopuszczalny, równie skuteczny. Dzień dobry państwu, przedstawię projekt, będę wdzięczny za pytania po zakończeniu prezentacji. I macie komunikację masową. Najgorsza, jaka może istnieć, to jest jedna gadająca głowa. I ta jedna gadająca głowa, słuchajcie, bardzo często niestety występuje u ludzi zaangażowanych i wierzących w to, co robią, dlatego że to jest to, co państwu powtarzam, pułapka zaangażowania i fachowości. To jest po prostu takie zakochanie się w projekcie, że my gadamy, tak jak ja teraz, no bo ja państwa nie widzę i nie zauważyliśmy, że ludzie mieli pytania, coś chcieli powiedzieć, tylko przeszczęśliwi sobie poopowiadamy o tym wszystkim. To jest najgorszy rodzaj komunikacji, jaki może być. Taka gadająca głowa. Unikajcie po prostu tego. Oczywiście są sytuacje jak wykład czy przemówienie, trzeba to robić, natomiast prosiłbym państwa, żebyście zapraszali ludzi do dyskusji, ale oczywiście, żeby dyskusja miała sens, to tak jak powiedzieliśmy na przykładzie tego, mam nadzieję, zabawnego filmu, trzeba być do niej przygotowanym. I wiem, że jest 13:40, dajcie mi pół minuty, to byśmy zamknęli ten element. Jest jeszcze komunikacja intrapersonalna, czyli do wewnątrz. Jak już wspomnieliśmy, człowiek ma dwie półkule, tak? Prawą i lewą. Jedna jest odpowiedzialna za tu i teraz, czyli za to, co w tej chwili robicie. Ja w tej chwili prowadzę to spotkanie, tak? Opowiadam na nim, ale drugą półkulą o czymś sobie tam myślę. Myślę sobie dokładnie o tym, jak to będzie na drugim spotkaniu, co przygotować i tak dalej. I teraz taka stara, dobra zasada komunikacji, budowania relacji z drugim człowiekiem brzmi tak. Nie oceniaj zachowania drugiej osoby pod warunkiem, że ona z tobą współpracuje. Czyli jak do kogoś mówicie i on ma jakiś grymas niezadowolenia, to w ogóle się tym nie przejmujcie, dlatego że jest szansa na to, że to nie o to chodzi, że jest niezadowolony z tego, co wy mówicie, jak mówicie, tylko co na przykład przypomniał, że nie wiem, musi zrobić zakupy, a nie jest fanem robienia zakupów. Nie wpadajcie w takie tanie egzaltacje, euforię, że jeżeli coś mówicie, a ktoś jest bardzo uśmiechnięty, tak, przepraszam za kolokwium, banana na twarzy, to jesteście tacy fantastyczni, bo on sobie może myśleć, że właśnie ktoś za niego robi te zakupy i ma to z głowy. Nie opłaca się ocenę rozmówcy, krótko mówiąc. Dobrze, róbcie swoje. Jak rozmówca z wami współpracuje, zadaje pytania i tak dalej, jest ok. I na końcu co jeszcze jest jakby udziałem państwa pokolenia, czyli komunikacja z narzędziami i z maszyną. Jeżeli idziecie przedstawiać projekt, jeżeli z kimś rozmawiacie, będziecie się posiłkować danymi z iPada, z tabletu, skądkolwiek, to po prostu uprzedźcie o tym, żeby nie było tej niezręcznej sytuacji, że ktoś wam zadaje pytania, a wy wtedy wyciągacie steczki tam, czy tam z futerału iPada i szukacie, bo to jest niekomfortowa sytuacja dla rozmówcy, zwłaszcza jeśli od tego rozmówcy chcecie jakiegoś wsparcia uzyskać, choćby medialnego. To mówicie wtedy oczywiście, panie kontrahencie, zajrzę do iPada, bo tu mam szczegółowe dane, chcę panu przedstawić wszystko to, co jest najważniejsze. Jakby w podsumowaniu, słuchajcie, tego panelu to jest tak, że pamiętajcie, rozmowa to jest to, co niesie nas na świecie, co pozwala budować sojusze. Tego się musicie nauczyć, dlatego że będziecie prezentować, zresztą część z państwa pewnie zostanie na uczelni, to już jest w ogóle jakby kultura wykładu, czyli rozmawia z dużą grupą, tak? Tu sobie ustalicie warunki. Pamiętajcie, że generalnie co do zasady się nie opłaca ocenianie zachowania drugiej osoby. Z różnych powodów wykonujemy jakieś takie ruchy, grymasy twarzy. Nie wchodźmy w to. I na końcu jesteśmy obudowani potworną ilością urządzeń, że musimy z nich korzystać. Jak mamy dużo danych, to tym bardziej warto korzystać. Natomiast pamiętajcie, że jesteśmy człowiekiem stadnym i po prostu zwrócenie głowy do laptopa czy do tabletu powoduje, że tego kontaktu wzrokowego nie ma, ta relacja się zaburza, więc po prostu najzwyczajniej w świecie uprzedźcie o tym. Przepraszam, że trochę to przedłużyłem. Może jeszcze chwileczkę poczekamy, aż wszyscy uczestnicy dołączą, bo tu stale rośnie liczba osób, które są z nami. Ale nie będziemy tego też za bardzo przedłużać. Przypomnę tylko, że mamy tą opcję podnieść rękę, do której was bardzo serdecznie zachęcamy, żeby z niej
skorzystać i wziąć aktywny udział w dyskusji. Oddaję głos panu Tomaszowi. To już mogę, tak? Dzień dobry. Witam wszystkich raz jeszcze, a nowo przybyłych tym bardziej serdecznie, jeśli do nas dołączyli. Rozmawiamy o tym, jak dorobek państwa pomysłów, wiedzy, zaangażowania przedstawić tak, że jeżeli on ma jakieś zastosowanie pozauczelniane w przemyśle, w gospodarce, w kulturze, wszędzie, to żeby znaleźli się ludzie, którzy po pierwsze chcą państwa wysłuchać, po drugie również uwierzyli w projekt, po trzecie wdrożyli go. Generalnie rozmawiamy o budowaniu relacji, o komunikacji, o czym tak mi się wydaje, taka jest moja refleksja, za mało nas uczą i w szkołach średnich, i w szkołach wyższych, dlatego że mamy dużo takiej wiedzy merytorycznej związanej z kierunkiem studiów, który kończymy, natomiast o tym, jak się komunikować, to nie zawsze nam wychodzi i takim fantastycznym przykładem są, przepraszam, że powiem, ale mamy sobotę, to są polskie wesela, wiecie, jak wygląda wesele nawet w amerykańskim firmie klasy C, tam każdy potrafi wznieść toast i tych toastów nie ma końca i kto był w Stanach, to wie, że tak wygląda, bo tam się uczy komunikacji i takiej rozmowy, natomiast u nas te toasty są chyba jedne z bardziej wstrząsających elementów właśnie wesela, no bo to jest, ja się wypych nazywam, to jest takie wypychanie się, wznieść ty, bo twoja córka, wznieść ty, twój syn, bo ty załatwiałeś salę i tak dalej, i tak dalej. My generalnie mamy problem, słuchajcie, z komunikacją jako społeczeństwo, z umiejętnością takiego dobrego rozmawiania, ale też przyjmowania choćby takich pochwał, tak? Wyobrażam sobie, że gdybyśmy byli w sali, tutaj mogli się spotkać wszyscy i gdybyście państwo zaprezentowali te projekty, to na pewno one są dobre, natomiast część z nas nie potrafiłaby przyjąć takiego zasłużonego dowodu uznania, nie chcę używać słowa komplementu, ale takiego po prostu powiedzenia, to jest świetne, to jest ciekawe, mamy z tym problem, tak, gdzieś tam się krygujemy, krępujemy, są osoby, które czytają dużo Jamesa Bonda i oglądają to, może szukają drugiego dna w tym wszystkim, myślą sobie, coś tam ode mnie chcesz, na zasadzie, że jak ktoś dzwoni i pyta, co słychać, to pewnie jakąś sprawę załatwia, natomiast słuchajcie, nie damy rady bez komunikacji, bez przedstawiania tych projektów dalej, dlatego że no świat jest piękny, nawet ten świat, który mamy od paru miesięcy, ale jest też taki bardzo okrutny i jak się nie pokażemy, to jest niewielka szansa, żeby, wiecie, ktoś nas po prostu odkrył, nie? To trochę będzie tak, jak w takim starym dowcipie z czasów Związku Radzieckiego, że wiecie, że pierwszą żarówkę wynalazł Rosjanin, ale pierwszą świecącą i taką, o której się dowiedział świat, to był Edison, bo on ją potrafił pokazać, w związku z tym dziękuję, że możemy tak porozmawiać. Postaram się tutaj włączyć ciąg dalszy. Mam nadzieję, że to będzie widoczne, słyszalne i w jakikolwiek sposób do zobaczenia. Widać nas, widać, nie? Dalej, tak? Wszystko widać. Super. Czyli jesteśmy tutaj. Proszę państwa, rozmawialiśmy o tym, o tych kilku rodzajach komunikacji, czyli takiej tam do wewnątrz siebie, czyli nie oceniamy rozmówcy, o komunikacji z urządzeniami. Nie unikniemy tego, będziemy zawsze się komunikować już od zawsze w tej chwili z jakimś tam sprzętem, natomiast jest taki bardzo dobry model komunikacji. Dobry jest dlatego, że jest prosty, czytelny i przede wszystkim jest skuteczny. Zobaczcie państwo, żeby był przekaz, to musi być nadawca i musi być odbiorca. Niby proste i oczywiste, ale zobaczcie, co się dalej dzieje. Nadawca musi mieć intencje, myśl, zamiar, emocje, jakiś pomysł w ogóle na tą rozmowę. Jest takie stare przysłowie hinduskie, które mówi, że bez pomysłu na buty nie rusza się w drogę. I teraz, jeżeli nie macie pomysłu na rozmowę, rozmawialiśmy o tym, nie zaczynajcie po prostu, absolutnie. Musicie mieć pomysł na tą rozmowę. No, po co można rozmawiać o projekcie, żeby go przedstawić, żeby się dobrze poczuć, żeby coś z nim zrobić, ale jakiś pomysł trzeba mieć. I tutaj na początek od razu państwo mówi, że najgorsze w ogóle pytanie na rozpoczęcie rozmowy to jest takie pytanie często występujące pod tytułem co słychać. To jest takie pytanie z gatunku, ja czasami tak nazywam, katastrofalnych. Historia jego jest bardzo prosta i taka jakby oczywista. To pytanie się wzięło ze szpitali. Pewnie się orientujecie państwo, że szef oddziału, ordynator czy szef kliniki ma w obowiązkach po prostu wpisane rozmowy z każdym pacjentem. Lekarze i tak wiedzą, że warto z pacjentami rozmawiać, w związku z tym odbywają się takie pochody. I wiecie, jak to wygląda, że tam leżą ludzie na łóżkach, idzie ordynator, wianuszek pracowników za nim i pada to sakramentalne pytanie, co słychać. No i taki pacjent chce rzeczywiście opowiedzieć o tym, co u niego zdrowotnie słychać, no bo się cieszy, że ktoś zainteresował się nim, natomiast no wiadomo, że tych pacjentów jest dużo, trzeba biec dalej, więc w momencie, kiedy on zaczyna, panie doktorze, to ja się cieszę, to następny pacjent usłyszy to sakramentalne pytanie, co słychać i to jest droga donikąd. Potem to zostało przeniesione do korporacji, być może część z państwa ma już takie doświadczenie, to jest takie pytanie, że przełożeni mają z kolei w zakres obowiązków wpisane zapytanie,
raz na jakiś czas o kondycję zawodową swoich współpracowników. To się odbywa raz w miesiącu, raz na kwartał, różnie to tam się odbywa. No i też padło to sakramentalne pytanie, co słychać. Co do zasady nikt tych odpowiedzi absolutnie nie słucha. W związku z tym, już tak narzędziowo, starajcie się Państwo tego pytania nie zadawać. Już tam, co słychać u Pana w firmie, co słychać w naszym zakładzie, co tam w biotechnologii, już jest pytaniem lepszym. Natomiast co słychać, odpuśćmy sobie, dobra, darujmy sobie. Niech nadawca ma pomysł, intencje, pomyślcie, po co chcecie z ludźmi się spotkać, dlaczego chcecie z nimi rozmawiać i do boju. Odbiorca z kolei może nadać znaczenie i w ogóle nam pokazać, że jesteśmy słyszalni, słuchajcie. Być może ktoś z Państwa na czacie, a być może ktoś się odezwie, tak jak Pan Paweł w poprzednim panelu, powie nam, w jaki sposób można odbiorca pokazać nam, że nas słyszy i słucha. W jaki sposób możemy pokazać drugiej osobie, że słyszymy, że jesteśmy zainteresowani i w ogóle. Jak można to okazać? Parafrazując, Pan Paweł. No cóż, taka, Pan parafrazując, jasne, że tak. Co jeszcze? Śmiało, słuchajcie, no. Ja tu próbuję włączyć ten czat. Może się uda. Parafrazując, patrzę z zainteresowaniem, fantastycznie jesteście. Kiwa głową, potakując, absolutnie genialnie. Pewnie, że tak, kontakt wzrokowy. Kontakt wzrokowy, mimiki, gesty. No, jak Państwa nie kochać, gesty i tak dalej. Pewnie, że tak. To, co tygrysy lubią najbardziej, to od razu mówię, to jest trochę taka metoda Kim Irsena, Kim Zolina, Kim Zon-Una. To znaczy zanotować po prostu. Nie ma nic przyjemniejszego, słuchajcie, do prowadzącego zajęcia, ale też dla osoby, która mówi Wam, jaki ma stosunek do Waszego projektu, jak moment, w którym wyjmujecie sobie notesik i coś tam notujecie. Albo tablet, wszystko jedno. Słuchajcie, to jest rzecz, która niesie rozmowę na dwa poziomy wyżej, na trzy piętra wyżej. Gorąco namawiam tego. Jest też coś takiego, że niestety odbiorca po prostu może wyjść, no jak nie wyszła ta komunikacja, tak? Nie pojawić się na czacie, na drugiej części spotkania, to też jest informacja zwrotna. Natomiast bardzo bym uprzejmie prosił, żebyście Państwo rzeczywiście, jeżeli Wy jesteście tą osobą, do której się mówi, dawali jakąkolwiek zwrotkę ludziom. Pięknie pokazaliście, mimika, dopowiadając, fantastyczna sprawa, gesty, uśmiechy, kto to napisał? Pani Ewa Michalska, bardzo Panią pozdrawiam, naprawdę. Pani Marta Łukaszczyk, gesty. Trzeba takie rzeczy robić, rozumiecie? My musimy być w jakiejś interakcji. Oczywiście jest taka grupa ludzi, która nie daje żadnej interakcji. To jest takie najmłodsze pokolenie bardzo sympatycznych, fantastycznych ludzi, ja mam chrześniaka w tym wieku, który rzeczywiście mało się komunikuje, bo to pokolenie jest oszczędne w komunikacji, bo wszystko jest jakby jasne i oczywiste. Tym się za bardzo nie przejmujcie, natomiast jak już bronicie gdzieś projektu na forum, dawajcie rozmówcy do wiadomości, do poznania, że go słuchacie i słyszycie. Jakby w tej skali tego wszystkiego zanotowanie jest rzeczywiście taką rzeczą, która tą rozmowę niesie piętro wyżej, nawet jak sobie na kredytce napiszecie, kiedy on skończy. Tego nie widać, a nadawca bardzo się z tego cieszy, już tak mówiąc całkiem poważnie. Potem macie bardzo istotną rzecz, szczególnie w takich kręgach naukowych, a dlatego wspomniałam o małżonce, bo wiem czasami, jak ona się ze mną komunikuje, a jest genetykiem biomolekularnym, cokolwiek to oznacza i ja pomimo tego, że tą farmację skończyłem, to jednak ciężko nam się momentami rozmawia. To jest kodowanie po prostu, to jest język, którym my rozmawiamy. I teraz uważajcie Państwo. Zawsze i wszędzie to jest język naszego rozmówcy. Nigdy nasz, tak? Trzeba się dopasować. Ale teraz pani prowadząca najwyżej, jak uzna, że przesadziłem, to po prostu mi przerwie i mnie ochrzani. Ale mam Państwu taki przykład właśnie z tej Politechniki Wrocławskiej, gdzie chodziliśmy po różnych zakładach przemysłowych. Tam pracują różni ludzie, różni też byli delegowani do spotkań z nami. I jak pokazywaliśmy bo tam parę rzeczy robiliśmy, nie tylko te terraria, ale też takie urządzenie, które utylizowało butelki PET, to rozmawiano z nami różnym językiem. I przepraszam bardzo, ale taki będzie cytat, broń Boże, nie wulgarny. Ale było takie pytanie, a co będzie, jak to urządzenie przestanie działać? Ale było zadane językiem tej firmy produkcyjnej, tak jak oni rozmawiają. Czyli było, a co będzie, jak to pierdyknie? Przepraszam za słowo. I teraz Państwo mówiąc o projekcie, oczywiście pamiętajcie, że musicie mówić językiem rozmówcy, ale nigdy nie schodźcie na taki poziom, rozumiecie? To nie o to chodzi, czy to jest poziom wyższy czy niższy, natomiast jest tak coś, co się nazywa atrybucja wiedzy, tak jak jest atrybucja władzy, tak? Atrybucja władzy to wiadomo, że szef powinien wyglądać jak szef, ale to może kiedyś się spotkamy, to o tym opowiadamy, natomiast jest taka tak zwana atrybucja wiedzy. Jakby z życia codziennego wzięcie, no to lekarz musi wyglądać jak lekarz, wtedy mu ufamy, prawda? Nawet jak się tam boimy. W związku z tym posługujcie się językiem rozmówcy, ale nie schodźcie gdzieś na taki poziom makabrycznych kolokwializmów, bo to jest bez sensu. Dlaczego ten język rozmówcy jest istotny? Jest niezwykle istotny dlatego, o czym mówiliśmy, żeby ludzie się skupili na przedmiocie tego, co mówicie, a nie w jaki sposób mówicie. W związku z tym używajcie normalnych słów, ale, i tu uwaga, taka prośba o wzięcie właśnie uwzględnienie, używajcie czasami troszkę takich skomplikowanych słów, tak? Niech to będzie taka aura tajemniczości. Dobra, jak, nie wiem, stworzyliście coś, nie wiem, jakąś
szczepionkę, powiedzmy, tak? No mówicie, że ta szczepionka bardzo dobrze działa, że jest dobrze wchłanialna, że się świetnie ją przewozi, jest prosta w podaniu, jest dobra do opakowania, jest dostępna i oczywiście jest atenuowana. I niech sobie ta cisza tutaj zalega, niech sobie wasz potencjalny sponsor, czy osoba, która będzie z wami współpracować, pomyśli sobie, no jak jest atenuowana, to chyba jest jakaś strasznie ważna. Trzeba ten język jednak troszkę wykorzystywać do budowania takiego, słuchajcie, autorytetu. I kolejna rzecz to jest kanał komunikacyjny. Żyjemy w czasach, słuchajcie państwo, takich bardzo trudnych, dlatego że my jesteśmy ludźmi, którzy jeszcze się spotykają, a wśród nas są ludzie, którzy jeszcze korzystają z takiej, słuchajcie, klasycznej kartki papieru i takiego czegoś, co tam się już wydaje bardzo, wiecie, passé i przestarzałe, a jednocześnie mnóstwo rzeczy robimy w chmurze. W związku z tym trzeba pamiętać o tym, że jeżeli macie rozmówcę, który mówi, dobry projekt państwo zrobili, podoba mi się, i takim językiem trochę takim, wiecie, potocznym powie, pani mi tu napisze, o co chodzi, to ładnie proszę państwa o to, nie mówcie mu, że panie Kazimierzu, pozdrawiamy pana Kazimierza, ludzie na księżyc latają, to ja nie będę panu pisać na karteczce, tylko wyślę panu to mailem albo wrzucę w chmurze, bo pan Kazimierz nie będzie tym zainteresowany absolutnie. Z kolei jak na przykład wy będziecie osobami tradycjonalistami, takimi fajnymi klasykami gatunku, jak ja mówię, powiedzmy, że są tutaj absolwenci czy pracownicy czy studenci jakiejś fajnej filologii i jednak lubicie słowo pisane na tej karteczce i ktoś was poprosi o to, żebyście przedstawili wyniki projektu i pokażecie pięknie wydrukowany skrypt z jakąś tam jeszcze inskrypcją do tego, a on wam powie, ale chciałbym sobie wziąć to w chmurze, no to też mnie tłumaczcie, że to jest specyfika projektu, tylko niestety trzeba albo prosić kolegę, koleżankę, albo samemu gdzieś to w chmurze umieścić. Nawet państwo sobie sprawę nie zdają, przepraszam, że tak mówię, ale ja pracuję z wieloma ośrodkami takimi naukowymi, bez takimi, którym pomagam gdzieś te projekty pokazać w świecie. Ile projektów na początku upadało tylko dlatego, że narzędzie, z którego korzystano, było zupełnie inne niż narzędzie odbiorcy, który był, tak? Takim właśnie klasycznym przypadkiem, dlatego mówię o tym, że jedna z uczelni wysyłała postępy z realizacji projektu sponsorowi po prostu w skryptach i w tych wszystkich takich klasycznych dokumentach. To było wysyłane kurierem, co i tak się wydawało na potrzeby tego zakładu, no bardzo dużym takim, wiecie, postępem, bo że to nie był na przykład zwykła poczta, natomiast sponsor kompletnie tego nie czytał, ponieważ on liczył na to, że on się zaloguje i będzie na bieżąco mógł śledzić w jakimś narzędziu projektowym postęp prac. I wszystko niestety przestało dobrze działać, niestety nie funkcjonowało. Projekt fantastyczny, myśmy go uratowali, przenosząc do innego sponsora, natomiast ten pierwszy, no po prostu nawet się nad tym nie pochylił. Czyli zobaczcie państwo, nadawca musi mieć pomysł, jakiś myśl, intencje, zamiar, o coś się rozmawia, no po co się tu państwo spotkali. Żeby się czegoś dowiedzieć, żeby być może się spotkać, bo jest jakaś cudowna tradycja tej ikony, a być może część z państwa się zderza z prowadzącymi i myśli sobie, wow, jestem taki dobry jak oni, nie, że my tam tacy dobrze jesteśmy, ale wiecie, że wiem, co mam robić. Czyli macie nadawcę z pomysłem, potem macie odbiorcę, słuchajcie, który musi nadać interpretację, czyli fantastyczne jest to, co państwo napisali, uśmiech, jakiś tam gest, notowanie, zadawanie pytań, dopytywanie. I to, co jest bardzo istotne, to jest, proszę państwa, kodowanie, czyli zawsze język rozmówcy, ale przy zachowaniu tego, że nie wpadamy w takie, wiecie, bardzo potoczne słownictwo, bo tego nam nie robić nie wolno. Mówię o tym dlatego, że jest taka, wiecie, pokusa po prostu, takie, jak ja to mówię, lingwistyczne klepnięcie w plecy, tak? Widzimy firmę produkcyjną, widzimy, jak tam chłopaki, czasami już tak powiem obrazowo, ubrudzeni smarem odchodzą od tokarki, ktoś się przedstawia, dzień dobry, inżynier Karwowski, jestem szefem produkcji, co mi naukowcy przynieśliście, nie? Takie wesołe trochę podejrzenia, albo co tam magister wymyślił, zawsze tak się mówi w takich firmach. No i wy siłą rzeczy chcecie się dopasować i mówicie, no mamy takie urządzonko, nie, już drewniane, to unikajcie tego, które by w czymś tam pomogło, tak? No i ten szef produkcji językiem takim, jak na co dzień mówi z pracownikami, mówi, a co będzie, jak nam się skicha? To naprawdę nie idźcie tym trybem i nie mówcie, że macie chusteczkę do nosa, bo to w ogóle jest bez sensu. Mówcie po prostu, że jeżeli urządzenie, nie wiem, będzie miało awarię, przede wszystkim nie będzie miało awarii, to macie serwis, wsparcie i tak dalej. Dobra? I ten kanał komunikacyjny, naprawdę bardzo ważna rzecz. Mówię, jesteśmy na etapie, że korzystamy z wszystkiego. No może gołębie pocztowe już nie latają, generalnie wszystko jest. Pewnie oglądacie czasami, jak macie może nieprzyjemność płacenia rachunków, jak to wygląda. Część przychodzi faktura papierowa, część firm przysyła, a część daje password, login i się gdzieś tam robimy. W związku z tym ten kanał musi być dopasowany. OK? I teraz zobaczcie, tutaj z tym slajdem coś się dzieje. No to jest taki rysunek mleczki, ale nie mogę się powstrzymać, żeby nie pokazać. Nigdy się tak w związku nie rozmawia, tak? Dobrze, że jesteś, kochanie. Chciałbym porozmawiać o sukcesach i porażkach naszego związku w ubiegłym roku. No. Nie robi się wykresu Excelowego, żeby
pogadać ze współmałżonkiem, tak, o tym, jak nam to wszystko wychodzi lub nie wychodzi, oby wychodziło. Dalej bardzo prosta rzecz, ale o której warto pamiętać, potraktujcie to Państwo trochę jak takie utwierdzenie się w dobrej wiedzy, którą macie, taki refreshing. Ludzie zawsze usłyszą to, co chcą usłyszeć. I koniec, i kropka. Można usłyszeć słowo zgoda w ten sposób, że człowiek wie, że się pakuje, i można usłyszeć słowo wypowiedziane w taki sposób, nie ma mowy, że wiemy, że ten projekt pójdzie do przodu. Pamiętajcie, że intencjonalność wypowiedzi jest niezwykle, niezwykle ważna. Dlatego jeszcze raz wrócę. Musicie mieć pomysł na tą rozmowę. Po prostu pomysł musicie mieć na tą rozmowę. Jest grupa ludzi, która w dobrej wierze zaczyna rozmowę i ma taki sposób bycia, że jest taka bardzo mocno narzędziowa, czyli do przodu, no bo wiadomo, że trzeba, to jest normalna sprawa. I potem jak się zbiera informację zwrotną, zwaną po staropolsku feedbackiem, to się okazuje, że niby nam się dobrze w zespole pracuje, niby ten sponsor jest fajny, albo sponsor mówi, niby ci młodzi naukowcy są fantastyczni, ale jacyś tacy są tacy, ani to się nie uśmiechnie, ani to się nie pożartuje. Wiecie, o co chodzi. A chodzi o to, że po prostu spotkały się dwa podejścia, tak? Ktoś miał takie podejście, żeby było narzędziowo szybko i do przodu, no bo co mamy robić? A ktoś chciałby zbudować relacje, w związku z tym zawsze trzeba przetestować, tak? Zawsze trzeba powiedzieć, z jaką intencją robimy. Wyjaśniam panu, panie Kazimierzu, dlatego, że kocham ten projekt, albo wyjaśniam panu, panie Kazimierzu, bo jest unikalny i chciałbym, żeby pan wiedział, ale oczywiście jak pan wie, to proszę mnie skracać, bo wiem, że rozmawiam z ekspertem. Nie bójcie się po prostu powiedzieć, z jaką intencją zaczynacie tą rozmowę, dobra? To jest zwłaszcza istotne przy zadawaniu pytań. Zadam to pytanie, by pan, nie dlatego, że się na tym nie znam, ale zadam to pytanie dlatego, żeby pan miał ten komfort rozmowy ze mną, że podążamy w tym samym kierunku. Nie bójcie się po prostu rozmawiać. Naprawdę nie wymyślono lepszej metody jak rozmowa. Oczywiście można ją prowadzić w takiej formie zdalnej, mailowej, jakiejkolwiek innej, natomiast bez rozmowy absolutnie w życiu, ale nie o tym rozmawiamy, ale w życiu też tak jest, żadnych projektów w taki sposób, jakbyście chcieli, światu nie przedstawicie. A naprawdę wierzę w to, że te projekty macie. Wiem, jak moja małżonka jest zaangażowana w to, co robi. Czasami mamy takie pudełko w lodówce, nie zaglądaj, bo ja raz zajrzałem i zobaczyłem ziemniaka, który mrugał do mnie okiem karpia, bo ona coś tam łączyła z czymś. To przerażające, ale wierzę, że z tego wyjdzie albo smaczny ziemniak, albo, nie wiem, pływający ziemniak. Coś tam z tego wyjdzie w każdym razie. Generalnie słuchajcie, rozmawiajcie po prostu z ludźmi. Dalej macie, zobaczcie taką rzecz. Prosta sprawa i przepraszam, że nie wyszło mimika twarzy. Wiadomo, że twarz ma zawsze mimikę, nie? Albo mimika jest zawsze w twarzy. Chodzi o to, żebyście nie pokładali zbyt dużej wiary w to, że jak komuś coś wyłącznie powiecie, to on to zapamięta, a nie daj Boże zrozumie. Słowa w przekazie to jest tylko mniej więcej 10%. Czyli powiedzenie komuś o projekcie jest oczywiście dobrym pomysłem i niezbędnym, ale traktujcie to Państwo, jeśli mogę coś rekomendować, jako zaledwie sygnalizację. No wyobraźcie sobie, że robicie projekt, który jest takim tożsamy, nie wiem, z kierunkiem studiów, które robicie, albo z kołem naukowym, w którym pracujecie, albo z zakładem, w którym jesteście już zatrudnieni. Tak, to jest jednak taka sfera wiedzy trochę hermetycznej, niedostępnej, eksperckiej, tak to nazywam. I gdzieś idziecie po prostu w teren, tak? I musicie znaleźć sponsora. Ja przepraszam, że o tym mówię, ale takie jest życie. Mówię, podzieliliśmy się rolami Państwu humanistycznie, trochę biznesowo, okej? Okay? Idziecie gdzieś tam w ten teren. No i musicie po prostu człowiekowi opowiedzieć, jak ten projekt wygląda, ale opowiedzieć to jest za mało. Wy musicie być zaangażowani w to wszystko i pokazywać taką mową ciała, która jest trochę gdzieś tam już takim frazesem, ale jednak działa, że wam na tym projekcie zależy, że on jest bardzo, bardzo wspaniały, tak? Ja się pojawiłem na ekranie, to znaczy chciałabym przekazać jedno pytanie od widza, od jednego widza. Jest to pytanie anonimowe. Ta osoba pyta, jak pisać przemówienia, żeby były ciekawe i łapały za serce, ale jednocześnie nie były tandetne. Dobrze, to skończmy to, ja opowiem. Dobrze, ale dziękuję za te pytania i proszę o więcej. Jasne, że tak. Może to polityk do nas napisał, ja się zaraz wyprostuję i odpowiem. Posłuchajcie, czyli zobaczcie Państwo, w przekazie słowa mają tyle procent. Ważne jest to, w jaki sposób mówimy i ważne jest, żeby się po prostu pokazać. Ja już skracam to, bo my wiele rzeczy teraz robimy zdalnie. Powiem dwa słowa jeszcze o tym tonie głosu. Pamiętajcie Państwo, że my otoczenie słyszymy uszami, tak? To jest niby oczywiste. Natomiast rzecz polega na tym, że sami siebie słyszymy rezonującymi kośćmi czaszki, jak ja to mówię pod gardlem, tutaj pod bródkiem. I sprawa wygląda w ten sposób, że kobiety mówią o 2 tony wyżej, o sekundę, niż im się wydaje. Czyli ten głos jest troszkę wyższy niż kobieta ocenia głos samej siebie. Natomiast mężczyźni mówią od 3 do 4 tonów, prawie do kwarty wyżej niż nam się wydaje. Ja mam takie poczucie oczywiście, bo chcę się dobrze czuć, że ja do Państwa mówię takim ciekawym barytonem, natomiast wiem, że to czasami wpadam w jakiś tam dyszkant i to jest takie, jakie jest.
Natomiast pamiętajcie o tym, że mężczyzna, który się cieszy, już mówię o takiej pozytywnej sytuacji, jest w emocjach, bardzo często po prostu ja troszkę przesadzę, piszczę. Będziecie dostawali granty na te projekty i powiecie, jak strasznie się cieszę, i w odpowiedzi usłyszycie nie, że to się cieszę, że pan się cieszy, tylko usłyszycie, a dlaczego pan na mnie krzyczy. Pamiętajcie o tym, dlatego że my cały czas mówimy o budowaniu relacji i doskonale wiecie na przykład, jak w tej sali to wszystko to wygląda wirtualnie. Tylko dlatego, że mamy te relacje, to zrobimy teraz malutki stop i pogadamy o tym przemówieniu, tak, po jakimś, które ma być ciekawie. Gdyby tej relacji nie było, to ja bym sobie jechał procesowo do końca slajdów i mówił to, co jest dla mnie komfortowe, ale komfort ma być dla państwa. Czyli w podsumowaniu zobaczcie, nie ufajmy za bardzo tylko temu, co powiedzieliśmy, starajmy się to opisać, pokazać, zaangażować i też jest taką dobrą, słuchajcie państwo, metodą, że po spotkaniu wysyła się maila, nie na zasadzie takiego, że zakładamy nasz rozmówco, że jednak z pamięcią już nie tak, to sobie poczytaj, bo nigdy w życiu, ale piszecie takie pierwsze fajne zdanie, wytryk, bardzo korzystne, dobre zdanie i piszecie, dziękuję za spotkanie, w podsumowaniu spotkania przekazuję wspólne ustalenie. Teraz to do przemówienia, słuchajcie. Przemówienie, żeby było ciekawe, musi się zacząć, to jest tak zwany początek z hakiem. Ono musi mieć początek, który jest dla ludzi interesujący. Największa super ekspres, pewnie tam taką oglądał dosyć mężczyzny po 50 i tam był napis stracił jaja. I dopiero na piątej stronie można było przeczytać, że spaliła się ferma niosek pod Opolem i magazyn jajek się zniszczył. Trochę to jest takie ekstremalne, słuchajcie, porównanie. Natomiast jeżeli chcecie mieć przemówienie, które będzie was niosło po tej sali i ono będzie istotne dla ludzi, to musicie zacząć od takiego wysokiego C, ale to, co jest najważniejsze, to C to jest, jego składową jest coś, co ludzi interesuje, a nie co interesuje was. Dam wam taki bardzo prosty przykład. Nie wiem, kto pytanie zadawał. Oczywiście to nie chodzi o, chyba, że dane osobowe, ale jakby o kontekst tej sytuacji. Ale wyobraźcie sobie, że prezentujecie, no nie wiem, wyniki projektu jakiegoś tam. I macie przemówić jako szef projektu naukowego. To jeżeli dla was w tym projekcie istotne jest to, że na przykład, nie wiem, przeforsowaliście w ogóle, że on był w stanie być uruchomiony, że ktoś wam przyznał grant, że ktoś wam dał jakiś zespół do pomocy, jakąś salę, urządzenia i tak dalej, to sprawdźcie przed wygłoszeniem tego przemówienia, czy ta ocena ważności projektu jest też sama z tym, co, jak go oceniają ludzie, którzy będą słuchali. Bo na przykład dla zespołu, jeśli chcecie podsumować taki projekt, wygłosić taki fajny speech motywacyjny, gorąco namawiam do tego i dzięki za to pytanie, to prawdopodobnie to, jak wywalczyliście o to, żeby był grant uruchomiony, że macie ten zespół, dodatkowe sale i urządzenia, jest na pewno istotne, ale nie aż tak. Dla nich prawdopodobnie istotne będzie to, jak oni się napracowali, ale być może w ogóle, jak pracujecie na co dzień z tym zespołem, to dla nich będzie istotne to, że mieli kilka porażek, ale sami potrafili się z tego wszystkiego podnieść. I taki początek wcale nie musi być, szanowni, kończymy projekt pełen sukcesów i tam taczka śrutu, przepraszam, że ja tak brzydko mówię, ale tak to się po prostu odbiera. Tylko się zaczyna mówić, słuchajcie, kończymy projekt, a wiecie, że 2 tygodnie temu wszystko wskazywało na to, że to my się wykończymy, nie projekt. Nie bójcie się zaczynać z takim wysokim C. To jest takie trochę odwrócona piramida komunikacyjna. To jest coś takiego, ja zawsze daję przykład umawiania się na randkę i wiecie, że zawsze musi być ten anturaż, zbudowanie tego backgroundu romantycznego i gdzieś tam się mówi, pani ma takie złote włosy, jesień jest taka złota, jest takie piękne słońce, może byśmy się tam przeszli, porozmawiali, bo też się interesujemy, nie wiem, tam owadami, wszystko jedno. Jakieś rzeczy takie miłe się mówi, tak? Mniej lub bardziej sensem, ale ma być romantycznie. I to jest okej. Okay. Natomiast w dobrym przemówieniu i też pokazywaniu projektu, bo to jest ten sam mechanizm, zaczyna się od tego wysokiego C, czyli odwraca się po piramidę komunikacyjną. I mówi się coś takiego, zapraszam panią na randkę, potem wyjaśnię dlaczego. I tak w skrócie, mamy tego czasu, nie wiem, dla niektórych z państwa za mało, dla niektórych za dużo, ale mamy go ile mamy, to rzeczywiście musicie zacząć to przemówienie od tego, żeby ono było ciekawe, ale ciekawe dla rozmówcy. To jest bardzo trudna rzecz, bo jak mówicie do ludzi, których nie znacie, tak jak ja teraz domyślam się charakteru państwa działalności takiej naukowo-zawodowej, tak to bym nazwał, edukacyjnej, ale i tak państwa nie znam, to staram się mówić jakiś, mam nadzieję, że w miarę to wychodzi, ciekawych mechanizmach. Nie wiem o państwu wiele rzeczy, tak? Natomiast jeżeli znacie mniej więcej rozmówcę, zobaczcie, co jest dla niego ważne, co jest dla tej grupy odbiorców istotne, zacznijcie od tego. I druga rzecz taka bardzo ważna, tutaj Tomasz Lewiński, który mnie zaprosił, to już mnie tak trochę przyzywa, ale musi być zawsze puenta, tak? Musi być coś ciekawego na końcu, rozumiecie? Spięcie klamrą to jest jakby oczywiste, tak? Witam państwa, podsumowujemy projekt, który 2 tygodnie temu wskazywał na to, że się nie odbędzie i kończycie. Dzięki za ten projekt, choć pamiętamy, wiecie, 2 tygodnie temu to było w gruzach. Ta klamra jest dobra, ale ta puenta może być najciekawsza w tym wszystkim dla ludzi, tak?
Żeby było jakieś takie znowu, wiecie, takie, taka litera V, czyli macie to wysokie C, mówicie na początku od tego, na czym im zależy, po czym zjeżdżacie, opowiadacie to, co trzeba opowiedzieć, na końcu podnosicie do góry. Tak? A puenta jest na przykład taka, że mówicie, wiecie, że zakład diagnostyki uwalił dwa projekty i tam wszyscy ho, 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 wie, mamy, nie, no to powiem wam więcej, wziąłem te projekty, bo kto jak nie my. I w ten sposób, to tak na tyle, co mogę odpowiedzieć pytającemu panu czy pani w tej formie. Nie wiem, czy to satysfakcjonuje, czy pani tam może tym czatem zarządzić, żebyśmy wiedzieli, czy możemy dalej, czy jeszcze się zajmujemy przemówieniem. A możemy. Niestety nie mogę chyba zarządzić, żeby ta osoba się ujawniła. Nie, nie, czy tam jeszcze coś mamy dodać? Ja w tym kontekście, bo to dziękuję za pytanie, to wiecie, to nie jest jakby lista obecności, nie sprawdzamy jej. Nie wiem, jak państwo, ja się cieszę, że są uczestnicy. Dobra. Jakby co, to zapraszamy osobę, pytanie, która tam chciała to jeszcze. Z czym? Przepraszam, nie słyszałem. O zdobywaniu sponsorów, pytanie ostatnie. Mogę sobie pozwolić na pytanie? Jak zdobywać sponsorów? Czy ma pan jakieś rady, jak sobie z tym zadaniem poradzić podczas obecnej sytuacji, kiedy wskutek mocno ograniczonego kontaktu utrudnione jest pokazanie swojej postawy i zaangażowania? Nie, chyba nie jest utrudnione. Czekajcie, przecież ja tu muszę ułatwić wszystkim życie. Uwaga. Przepraszam za ten widok, ale to cały czas ja tak wyglądam, mimo że od wczoraj jemy wegetariańskie rzeczy. Słuchajcie, zawsze jest taka prosta zasada i ja przepraszam, nie chcę państwa dotknąć, ale takie jest życie. No, tu mi słuchawka wypada. Wszystko w życiu jest sprzedażą. Wy musicie mówić do potencjalnego sponsora językiem korzyści, tak? Żeby mówić do języka sponsora językiem korzyści, to musicie wiedzieć, na czym sponsorowi zależy. W takim najprostszym mechanizmie zależy mu na przykład na tym, żeby projekt, który wdroży razem z wami, przyniósł mu zyski. No tak po prostu jest. Ale wiecie doskonale, że jest coś takiego jak CSR, czyli odpowiedzialność społeczna biznesu. Bardzo często firmy wchodzą w projekty, które po prostu budują wizerunek. To jest bardzo duży element i jakby obszar, w którym można tych sponsorów pozyskać. Nie wiem, czy państwo czasami oglądacie teatr telewizji. Tam jest akurat to nakazowo zrobione, ale sponsorem teatru telewizji jest duży koncern gazowy, nie będziemy lokować produktu, tak? Jakbyście chodzili na, słuchajcie, na jakieś takie spotkania, gdzie są takie fundacje ratujące dzieci, starsze osoby, czy w ogóle osoby pomocy, to byście się państwo mocno zdziwili, kto tam te pieniądze dokłada. Czyli generalnie musicie zobaczyć, do kogo uderzacie, jaki charakter ma ten sponsor, ta firma, zakładam, czy jakaś tam grupa firm, czy przedsiębiorstwa i zobaczyć, w jakie oni projekty wcześniej wchodzili, na czym mu zależy. I mówię, są dwa obszary. Pierwszy taki stricte biznesowy, czyli po prostu można zainwestować i te pieniądze wyciągnąć. Trzeba pokazać wtedy, jaka jest korzyść, tak? To jest jeden obszar. A drugi obszar to jest ta CSR, czyli odpowiedzialność społeczna biznesu, czyli pokazać, że człowieku zbudujesz sobie wizerunek. Robiliśmy taki projekt, niech pani skraca, jeżeli tam coś przesadzę, dla firmy, która po prostu ma taką nazwę, nie powiem nigdy, bo nie chcę o nim mówić, ale ja po prostu wszedłem w to, bo firma ma nazwę, która sugerowała, że oni zakładają ekologiczne ogrzewanie do domów i szkół. Tak to nazwę. Ta firma niestety montowała blackjacki, te maszyny, takie jednoręki bandyta. Jak przyjechałem, to myślałem, że umrę po prostu, w co ja się wpakowałem, no ale było za późno, tak? W związku z tym, co trzeba było zrobić? No trzeba było jakoś odczarować tą firmę, bo to była niewielka miejscowość taka i ta społeczność rzeczywiście była taka w stosunku do tej firmy agresywna, ponieważ no, mówili, że jak tym jednorękich bandytów montują, no to naciągają tych mężów wracających po pracy z wypłatą na to, żeby te pieniądze wydawali. I zgłosił się, słuchajcie, zespół szkół ponad gimnazjalnych, wtedy to było takich zawodowych, ale takich mądrych informatycznych, w tym sensie chcę powiedzieć, który szukało sponsora na LED-owe oświetlenie ulic w miasteczku. I na początku właściciel firmy powiedział, co ja z tego będę miał. Nawet te LED-y, jakbyśmy ułożyli do tych moich automatów z blackjackiem, no to może by to dało radę, bo każdy by szedł jak po sznurku i te pieniądze u mnie wydawał. Ale zaczęliśmy z nim rozmawiać, że jaki ma problem w tym mieście. Problem miał taki, że lokalna prasa no, pytała, dlaczego akurat w naszym mieście jest firma, która jest firmą hazardową, choć to wszystko legalne. I skrócę wam tą historię. Od słowa do słowa okazało się, że on, żeby ten wizerunek naprawić, zasponsorował to oświetlenie LED-owe. W związku z tym takich obszarów jest dużo. I nie wiem, czy możemy to zrobić, nie uzgodnię tego z organizatorami, ale jeżeli ktoś miał ochotę i widział w tych sens, i oczywiście zrobię to pro publico, żeby było jasne, to ja zostawię kontakt do siebie, no nie wiem, państwo mają do mnie kontakt i możemy w ogóle w jakichś konkretnych takich sytuacjach porozmawiać, natomiast prosiłbym, żebyście państwo nie szukali tylko tego języka korzyści, mówiąc, jak pan zainwestuje w moją zmiatarkę do butelek, to pan na tym zarobi, bo większość projektów, które jest w tej chwili realizowana właśnie z powodu pandemii, jest spowodowana tym, że firmy zmieniają swój wizerunek, żebyście po prostu widzieli. Nie można tu lokować produktów i tak dalej, ale no
No nie wiem, powiem o tym, tak ogólnie powiem. Wiecie, jak wygląda reklama Coca-Coli, prawda? Że to jest ten samochód, który co roku jedzie, wszyscy się cieszą, ja najbardziej, bo tego mi się chce wylosować od 10 lat. Może im się kiedyś uda. Natomiast wiecie, że teraz producent piwa też podobne zrobił reklamę, prawda? Widzieliście to być może część z Państwa telewizji. I ta reklama też jest zrobiona w ten sposób, żeby odczarować wizerunek tego producenta, bo on wchodzi w takie działania pod tytułem Dziecięce Wioski. W związku z tym musiałbym konkretnie znać projekt, natomiast w tej chwili większość projektów i pandemia nie ma na to wpływu, jest realizowana dlatego, że firmy chcą zmienić swój wizerunek. I jest trzeci obszar. Bardzo często firmy, i to jest szansa dla Państwa w pandemii, mają biznes, który po prostu się kończy w tej chwili. No nie można tego robić. Ja nie wiem, czy wiecie, jest taki problem, że jeżeli pandemia dłużej potrwa, to nie będziemy mogli, nie będzie już to nowe, przepraszam, oglądać za pół roku w kinie, w Netflixie i wszędzie, bo się filmów na świecie nie kręci. To jest absolutnie nieprawdopodobna rzecz, ale tak po prostu się dzieje. W związku z tym firmy, choćby obsługujące plany zdjęciowe, szukają nowych obszarów do rozwoju i być może wy macie jakiś taki projekt. Pomogliśmy takiej firmie, która do tej pory eventy, wiecie, obsługiwała tam te dymy, puszczała kamery i tak dalej, coś takiego pięknego, jak Państwo w tej stronie mają, no, ale eventy się wszystkie absolutnie skończyły i zaczęliśmy w ogóle robić co innego, dlatego że ta firma pozyskała sponsora absolutnie z bardzo dużego przemysłu i postawili sobie takie wirtualne studio, to pierwszy raz coś takiego widziałem z latającymi kamerami, takimi malutkimi, to są nanokamery, które powodują, że taki prowadzący jak ja, siedzący sobie w dowolnym miejscu w Polsce, i pani tutaj prowadząca, współprowadząca, ja jestem tak, w dowolnym miejscu w Polsce, mamy coś takiego, że stwarzamy wrażenie auli, która jest. W związku z tym tych pomysłów jest bardzo, bardzo dużo, nie chcę jakby tu psuć spotkania, znaczy skupiać się na jednym, ale mówię trzy obszary, tak, biznes, zmiana wizerunku, albo rzeczywiście ucieczka w inny rodzaj biznesu, bo wiele biznesów się po prostu poskładało. Nie wiem, czy widzieliście taki projekt fitnessowy, który w tej chwili jest, to jest też fantastyczny pomysł studentów, zresztą polskich, i chwalimy, i kochamy, którzy zrobili takie wizualne studio fitnessu i znaleźli sponsora w jednej z dużych sieci fitnessowych, która się nie jest w stanie już tak otworzyć na trwałe, no bo nawet jak jest pozwolenie, to wiecie, gdzieś tam się boimy tego zarażenia. I w tej chwili jest coś takiego, ja to widziałem w wydaniu mojego kolegi, że on ma karimatę w pokoju rozłożoną, aplikację i jak ma dużo szczęścia i niewypastowaną podłogę, to ćwiczy, jak ma trochę pecha, to ląduje w regale, ale jest generalnie zadowolony, bo dalej te ćwiczenia uprawia. Więc w tym obszarów dużo i o, tak? Co tam jeszcze? Na pytanie odpowiadam. Pani Ewy, która niestety nie może się z nami połączyć. Jak zbudować zaufanie, gdy pierwszy raz prowadzimy wykład i będziemy spotykać się regularnie i chcemy zbudować dobre wrażenie? Dobre wrażenie można zbudować raz. Dziękuję Pani Ewo za pytanie. To tak od tego trudnego elementu zacznijmy. Tak? Zaufania po pierwszym wykładzie, mi się wydaje, że trudno jest zbudować. Można zbudować zainteresowanie, ale to ja nie jestem aż tak doświadczony. Zaufanie to po paru wykładach, natomiast to jest zawsze ta sama odpowiedź. Trzeba wiedzieć, do kogo się mówi i co się chce temu rozmówcy przekazać, tak? Nie wiem, czy pani, która zadaje pytanie, jest wykładowcą akademickim, nauczycielem, czy być może prowadzi po prostu jakieś zajęcia, natomiast to jest zawsze taka zasada, wyczerp temat nieuczestników. Trzeba wiedzieć, do kogo mówimy i czym są ludzie zainteresowani. Najzwyczajniej w świecie. Nie ma innej metody. I druga taka bardzo prosta rzecz, to nie może być za długie. To musi być podzielone na bloki. Taka percepcja przeciętnego zespołu to jest mniej więcej 30 do 35 minut. Gdzieś tam nam krzywdę zrobili przodkowie, że lekcja trwa 45 minut, no ale musimy cierpieć przez pokolenia. Natomiast to jest też bardzo ważne, żeby uwagę przyciągnąć. I teraz nawet jak się mówi do tych pokoleń starszych, czyli tam po 40-50, jak ja się zaliczam, to nie da się zrobić dobrych zajęć, słuchajcie, bez jakiegoś tam filmiku, multimedialności i tego typu rzeczy. To nie może być takie blachopate. To tak na szybko, jak mogę powiedzieć, tak? Ale trzeba wiedzieć, co się chce przekazać i do kogo mówimy, czy ci ludzie to naprawdę udźwigną. No, ja też jestem odbiorcą wielu webinariów i tak czasami się zastanawiam, że temat po prostu nie współgra z tym, co słyszę z ekranu, a tak w ogóle z odbiorcami też to nie współgra, także tak to wygląda. Nie wiem, czy odpowiedziałam, czy nie. Tych czatów to się mi strasznie dużo tu włączyło. Nie wiem, czy pani to ogarnia. No. No tak, teraz staramy się nad tym panować tutaj. Ja to się było włączyć, dziękuję bardzo pani Ewo też. Jeszcze włączę coś niepochlebnego, to co się będę chwalił, nie? Po co? Jak na pytania, to na pytanie, jak nie, to pokażę Państwu taką brudną dwunastkę Gordona, czyli to jest też odpowiedź pewnie na wiele kwestii, które chcą Państwo poruszyć, ale ja jestem dla Państwa, to proszę rządzić, dzielić, a Pani tutaj będzie tu moją królową, której będę słuchał. Także co robimy? Czy jesteśmy na czacie, czy idziemy dalej, pokażemy tą brudną dwunastkę.
A jest jeszcze jedno pytanie, anonimowe znowu. Jak radzić sobie, gdy musimy przeprowadzić obowiązkowe zajęcia czy wykład z bardzo niedyscyplinowanym zespołem? Niedyscyplinowanym zespołem, tak? Niedyscyplinowanym. Okej, bo uciekło mi. Są dwie metody, tak? Znaczy, no są trzy. Pierwsza to jest taka metoda dawnych nauczycieli, mieć wszystko w nosie, robić swoje, nie polecam tej metody. Druga metoda to jest taka technika odpalenia bomby. Trzeba ludziom powiedzieć na zwyczajnej świecie, bo ta bomba i tak kiedyś wybuchnie, że macie świadomość, że ten wykład być może nie jest dla nich dopasowany, że być może to nie jest czas i miejsce. Czyli pokazać te wszystkie obiekcje, które się pojawią, ale musimy to zrobić. I to jest taki test, słuchajcie, też na grupę, bo jeżeli macie kilka zajęć z nimi, warto taką grupę przetestować. Jeżeli oni powiedzą pitu, pitu, esta, esta, to w ogóle nie wchodźcie w to. A najlepsza metoda, którą ja stosuję, ale to już zdradzę ten sekret, który nie jest sekretem, zróbcie z tych ludzi ekspertów. Nie ma nic lepszego, jak zrobić nudnego wykładu z grupą, która nas nienawidzi, tak jak czasami w filmie amerykańskim, nie? Że przyjeżdża się do jakichś tam przedmieści i rzucają w nauczyciela choćby butelkami. Nie ma nic lepszego, jak zrobić z tych ludzi ekspertów. Czyli wchodzicie, mówicie, mamy wykład, oni powiedzą, spadaj na drzewo, przepraszam, bo czasami są takie sytuacje, albo idź sobie, a wy mówicie, słuchajcie, tam nigdzie nie będę spadał, siadamy i zastanawiamy się, jak to zrobić, żeby to wszystko miało sens. I trochę grubemu, czyli mnie proszę zaufać, taka metoda jest najlepszą metodą, jaka może istnieć, bo po pierwsze, wyprę się teraz tego zdania, którego powiedziałam, no potrafię to zrobić, nawet jak będzie nagrane. Ono rozkłada odpowiedzialność. Jak coś nie wyjdzie, braliście w tym udział, a po drugie, rzeczywiście, słuchajcie, trzeba mieć też świadomość, dlaczego ludzie nie chcą nas słuchać, bo my jesteśmy porównywani z innymi wykładowcami, prowadzącymi, nauczycielami, których spotkali w życiu. I można mieć jakiegoś wstrząsającego, słuchajcie, pecha, że się trafia na ludzi, którzy naprawdę audytorium uważają jako dramatyczny dodatek do prowadzącego, który w ogóle nie powinien być. I przez parę lat tych ludzi męczyli, mówiąc nieciekawe rzeczy w nieciekawy sposób. W związku z tym, jakby tak skracając tą wypowiedź, zróbcie z ludzi z ekspertów, usiądźcie z nimi, przepracujcie. Powiem jeszcze jedną rzecz, pozdrawiam wszystkich, zwłaszcza z tytułami naukowymi. W ludziach jest bardzo dużo mądrości, można się tyle rzeczy dowiedzieć i nauczyć, że nam się w głowie nie śniło, że czasami te zajęcia były właśnie prowadzone w taki sposób, że generalnie gdzieś tam w tych uczestnikach początkowo nieprzyjaznych drzemie jakaś matka Teresa z Kalkuty, święty Franciszek, tylko nikt w nich uruchomił. Namawiam, ja tak stosuję tą metodę, zróbcie z ludzi ekspertów, to jest też dobra metoda, jeżeli prezentujecie, słuchajcie, jakiś projekt naukowy i załóżmy, że osoba, z którą rozmawialiście z jakiejś instytucji biznesowej, jest przychylna i mówi, zapraszam Państwa na spotkanie, tak? I od razu uprzedza, bo to przychylna osoba, mówi, ale będzie dyrektor finansowy, dyrektor techniczny i tam, nie wiem, dyrektor do spraw zbędnych. Więcej ludzi. I rzeczywiście tak sympatyczne, jak Pani prowadząca mnie tutaj przedstawia, tak, przyjdzie Pan, opowie o projekcie, Wy wchodzicie i przedstawia Was, przyjdzie Pan i opowie o projekcie, to Pan dyrektor finansowy i tak dalej, i tak dalej. I nagle macie taką, wiecie, lodę szyderców, trochę jak z Muppet Show, nie? Że oni takie szpileczki wbijają. Jeszcze nie daj Boże, są to faceci po 40, którym się wydaje, że są strasznie dowcipni. To jest najdramatyczniejszy etap u sponsorów. W związku z tym nie walczcie z nimi, bo to nie warto, tylko zawsze podsumowujcie to taką odpowiedzią, dzięki, to jest ciekawe pytanie, tak? A jakby Pan zrobił na moim miejscu? Zrobienie z wroga eksperta jest absolutnie fantastycznym pomysłem z paru przyczyn. Po pierwsze, pokazujecie, że po partnersku traktujecie tych ludzi. Po drugie, jeżeli macie eksperta, który nie ma nic do powiedzenia, znaczy wroga, i robicie z niego eksperta, to król jest nagi i przestaje się odzywać, a po trzecie, powtórzę raz jeszcze, aż mnie wyłączycie, naprawdę w ludziach i w słuchaczach jest dużo mądrości i my zakochani w swoim projekcie czasami nie widzimy ograniczeń, które on ma, dlatego, że gdzieś tak szerzej nie potrafiliśmy spojrzeć, to namawiam na to. Co jeszcze dwa pytania anonimowe, pozwolę sobie zadać je oba w jednym momencie. Jakie książki wpłynęły na rozwój Pana kariery a jak radzić sobie ze spadkiem aktywności wśród odbiorców podczas spotkania? Jak poza zorganizowaniem przerwy możemy na to wpłynąć? Więc tak, ja bym bardzo prosił, żeby osoba, która użyła w moim przypadku kariera, się ujawniła i dała mi to na piśmie. Bardzo mi to pomoże w życiu, tak? Czyli, że zrobiłem karierę. Dziękuję za taką ocenę. Słuchajcie Państwo, to jest tak, że nie ma takich książek, które mógłbym wskazać, że ona jakoś tam na mnie wpłynęła. Tak? Ja się po prostu tego uczyłem. Taką, powiem też może niewesołą rzecz, taki się też urodziłem, bo tak to wygląda. Natomiast ja mogę Państwu powiedzieć, co bardzo dużo daje taka uważność na ludzi i takie ogólne oczytanie. Tak? Nie czytanie koniecznie książek, dobra komunikacja, tylko jak się dogadać, bo tam macie taką narzędziówkę, tylko zastanawianie się generalnie, jak ludzie myślą. Czasami warto jakąś tam książkę sobie z socjologii przeczytać. Ja bardzo dużo czytam teraz o różnicach pokoleń, które się odbywają. Natomiast gdybym miał podać taką jedną publikację, absolutnie jej nie ma, bo po prostu nie ma. Ja przepraszam, jak kogoś
rozczarowałem, ale no nie ma tego wszystkiego. Miałem taki consulting, to wam jakby na przykład, gdzie można korzystać z tego. Miałem consulting w bardzo dużej takiej firmie biznesowej, kompletnie tego nie mogłem zrozumieć. No i oni mają siedzibę na terenie kościoła, bo taki kościół biuro wynajmuje. No i pan prezes na pierwszym spotkaniu podał mi taką książkę pod tym Jezus, najzwyczajniej w świecie. No i oczywiście zachowałem kamienną twarz, bratom to łatwiej, wiadomo, nie, że pójdzie to jest zawsze łatwiej. Po czym otworzyłem tą książkę i ta książka to jest książka o komunikacji, którą napisał dawny dyrektor General Electric, prezes na cały świat Amerykanin, który się po prostu nawrócił, ale nie napisał książki o tym, słuchajcie, żeby tam, wiecie, no, chodzić do komunii o takich wątkach religijnych, tylko napisał najzwyczajniej w świecie książkę. Zobaczcie, jakim świetnym mówcą był Jezus, skoro potrafił zrobić coś takiego. Zobaczcie, jak potrafił zbudować zaufanie, skoro przeprowadził tam ludzie przez morze. Chcę wam państwu powiedzieć, że to jest moje osobiste zdanie. Jak ktoś pyta, to je wypowiem. Nie ma dobrej książki, bo tych książek jest dużo. Ja dwie teraz będę publikował, dlatego że nie wypada, żebym nie publikował. Uważam, że to jest głupi pomysł, ale taka jest presja. Nie ma wyjścia. Z tego powodu MBA ja też zrobiłem, bo trzeba coś takiego robić. Natomiast warto być oczytany, warto słuchać ludzi i też bardzo dużo daje, jak macie jakiś autorytet takiego wzorca, taki wzorzec tak naprawdę. Rozumiecie, o co chodzi? Taki życiowy po prostu. To bardzo porządkuje, tak? A ponieważ sam się zakochałem w tym, co powiedziałem, to kompletnie nie pamiętam drugiego pytania, za co przepraszam. Jakie było drugie? Możemy zobaczyć jeszcze raz pytanie? O, dziękuję. Jak radzić sobie ze spadkiem aktywności wśród odbiorców podczas spotkania? Jak poza organizowaniem przerwy możemy na to wpłynąć? Zawsze warto warsztatowo prowadzić takie rzeczy, czyli dzielić ludzi na grupy, niech oni coś wypracowują. Takie gniazda się wtedy robi, 3-4 osoby. Na Zoomie są pokoje i prawda jest, słuchajcie, taka, że nawet jak jesteśmy ciekawi świata, to my jesteśmy zainteresowani sami sobą bardzo. I wszelkie takie kwestionariusze, które jest samoocena, bardzo dobrze wpływają na aktywizację grupy. W tamtym roku no, było równie przyjemnie jak teraz, no, natomiast byliśmy stacjonarnie i myśmy sobie w pewnym momencie, no, była taka grupa walcząca ze mną, bardzo to było ciekawe nawet, bo w tym momencie wszedł pan, który to filmował, może gdzieś jest nagranie, taka, wiecie, no, sztandary miała i w ogóle przyszli udowodnić uczestnikom, że niepotrzebnie przyszli, mnie też. I zrobiliśmy sobie taki kwestionariusz samooceny komunikacyjnej. No i te wyniki dla niektórych były wstrząsające, w związku z tym, a dla wszystkich ciekawe, w związku z tym jakby w podsumowaniu na pewno temat musi być ciekawy, znowu powtarzam, ale to jest najważniejsze, wiedzieć do kogo mówić i dawajcie ludziom coś wypracować. Ja się bardzo źle czuję i tutaj pani zasługa i państwa jest, że nie czuję się jeszcze gorzej, że ja cały czas gadam, ale zakładam, że gorszy efekt będzie taki, jak powiem, no niech ktoś coś powie, będziemy czekać, pani powie, no może ktoś się odezwie, tak, potem moderator podniesie sztucznie łapkę i będziemy robić, natomiast najlepsze jest, jak ludzie pracują. Rzucajcie temat na ludzi, co wy o tym sądzicie. Najlepiej to jest też taką, słuchajcie, metodą kropki nad i ostatnio, która jest zrobiona, że wiecie, zaprasza się kogoś, kto jest za strajkiem kobiet i przeciwko strajkowi kobiet. Dyskusja na godzinę, tak trzeba przerywać. W związku z tym dobierajcie grupy w ten sposób, żeby ludzie mieli różne zdania, ale nie dlatego, żeby ich antagonizować i konfliktować, ale z takiej różnorodności rzeczywiście, słuchajcie, jest wartość. Czyli na przykład, nie wiem, macie taki warsztat dla studentów ostatniego roku, jestem w stanie sobie w ogóle wyobrazić, uważam, że powinien być. Jak sprzedać się na rynku pracy? Przepraszam, że o tym mówię. No jest część osób, która zostanie na uczelni, część nie zostanie, tak? I robicie takie ciekawe jakąś tam autodiagnozę, bo to jest oczywiste, po czym mówicie, słuchajcie, a podzielmy się na grupy. Jedna grupa powie mi, czy w ogóle warto się tak sprzedawać na tym rynku pracy, tak się lansować, tak? Jakie są argumenty za tym, żeby robić? A druga grupa niech powie, że nie warto. Jak jesteśmy dobrze, to nas zna i dlaczego warto czekać. I takie mechanizmy aktywizowania są, słuchajcie, takimi sprawdzonymi, które są. Bardzo dobrym metodą aktywizowania jest, jak macie cykl spotkań. Na ten cykl mogą być dwa spotkania, czyli dawanie zadania na następne spotkanie. I na początku rozmawiamy o tym, co się wydarzyło, tak? Plus taka rzecz, która też niesie uczestników przez spotkania, to są case'y z ich życia. Ja bardzo często, jak prowadzę jakieś szkolenie, to jest dla mnie najistotniejsze, kontaktuję się z uczelnią czy z firmą i proszę, żeby powiedzieli o tym, co ich tak naprawdę interesuje, co tam się wydarzyło dobrego i złego. Wycinamy dane, jak ja to mówię, osobowe i rozpracowujemy to do końca. Czyli w punktach, tak? Wiemy, do kogo mówimy, to musi być dla nich. Angażujemy w grupy, dzielimy, niech dyskutują, zapraszamy do tej dyskusji. Jak państwo mają takie jakieś kwestionariusze autodiagnostyczne, oczywiście anonimowe, omówione z dużą atencją i szacunkiem, to grupa jest po państwa stronie. Plus fantastyczna prowadząca ze strony TV. To jest jakby podstawa. I wtedy się udaje. Ponieważ mam tylko minutkę czasu, to pozwolę sobie przekazać ostatnie pytanie, które dotyczyło pana autorytetu. Jaki jest pana autorytet? Co się urwało? Pytanie brzmiało, jaki jest pana autorytet?
a muszę na nie odpowiedzieć? Ale taki zawodowy autorytet? Chyba nic nie musimy. Czyż w zawodowy. Nie, no mam. Tak? To jest mój pierwszy szef. To jest człowiek, który, słuchajcie, skończył, jak 15 sekund, dobra? Żebyście zrozumieli Państwo. To jest człowiek, który skończył analitykę medyczną. Prowadził bardzo dużą firmę biznesową z różnych obszarów, natomiast autorytetem jest dla mnie komunikacyjnym w zarządzaniu, dlatego że on miał kilka zasad, ale jedna była taka. Wiedział, po co do nas mówi, to jest po pierwsze, a po drugie nigdy, a to jest bardzo ważna rzecz w komunikacji, nie wracał do przeszłości. Rozumiecie? To nie był szef taki, który mówił, o, przyszedł Tomek, który się 37 lat temu spóźnił, ale się nie spóźnia. Tylko jak coś zbroiliśmy, to mówi, od 11 do 12 będę jeździł po was walcem. To jest cytat, zamykał sprawę, nigdy do niej nie wracał. I to jest taki człowiek, który nauczył nas, jest taka grupa jego bardzo duża, dawnych podwładnych, że po prostu trzeba żyć tu i teraz i nie bać się mówić o tym, że człowiek jest dobry. I to jest taki mój autorytet. Nazwiska nie podam jakby z przyczyn rzeczywistych. Mogę Państwu powiedzieć, że bez względu na zawirowania polityczne, które są od lat w Polsce, zawsze zajmuje jakieś takie dobre stanowisko, jest nieusuwalne bez fachowca. To jest człowiek, który jest tu i teraz, nie wraca do przeszłości i otwarcie się komunikuje. Nie lubię tego zwrotu, ale użyję, bo jest taki modny, nie zamiata nic pod dywan po prostu. To jest wszystko czyste, transparentne. Przy czym potrafi pokazać, że jest szefem, bo nie robi tego wszystkiego, co my robiliśmy, bo szefowi się trochę więcej należy. Grubszy smartfon, wiecie, takie sprawy, nie? A my chudszy. Mam taki autorytet. A życiowy to była moja mama, ale to tak też powiem. Tam od zera doszła w górę, dlatego że była bardzo mocno konsekwentna. O. Lepiej mnie nie pytać o takie rzeczy. Są nadgodziny poza tym i tyle. W takim razie w imieniu uczestników bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie wskazówki, za cenne odpowiedzi. Teraz na Państwa ekranach pojawi się ankieta, w której możecie przekazać swoje... A co ja mam zrobić teraz? Z wdzięczności. Uśmiechać. Czy coś powiedzieć mogę? Teraz się uśmiechamy, tak. A Państwo mnie słyszą jeszcze, czy już nie? Słyszymy. Dobrze, to ponieważ to jest koniec, ja bardzo Państwu dziękuję. Życzę Państwu wytrwałości, konsekwencji, wiary w siebie. I życzę Państwu, żebyście tak komunikacyjnie, powiem dobrze, nigdy nie przyjmowali słowa nie jako nie. Dlatego, że w słowie nie tak naprawdę kryje się coś głębiej i jak się dopyta człowieka, na czym ci tak naprawdę zależy, zapamiętajcie to pytanie. Albo co możemy zrobić, żebyśmy doszli do porozumienia, to nawet sobie Państwo sprawę być może nie wszyscy do końca zdają, jak łatwo to porozumienie osiągnąć. Naprawdę mamy bogate wnętrze, kryjemy w sobie dużo takich tajemnic. Nie przyjmujcie na wiarę słowa nie po prostu, okej? Okay? To nie jest tak jak świnka Pepa, ja przepraszam, trochę na tym etapie jestem, że nie, bo nie. Generalnie ludzie mówią nie, bo na przykład im nie pomagamy, nie, bo ich nie słuchamy, nie, bo się nie komunikujemy, nie, bo nie uprzedziliśmy i tak dalej. Nie przyjmujcie na wiarę słowa nie. Czujcie się pewnie ze sobą, bądźcie pewni swojej wartości, tego, co robicie i kurczę, tak po ludzku powiem, domagajcie się od świata, żeby was zauważył. Naprawdę warto to robić. Wszystkiego dobrego. Jak dałem plamę, to przepraszam, są teraz takie dobre środki, to Państwo będą wiedzieli, co zrobić. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za zaproszenie i trzymam kciuki tak po prostu. Dziękuję ślicznie.